dobry wieczór Państwu. Ja widzę, że tam niektórzy udają, że ich interesują te obrazy. Interesują. Proszę Państwa, musimy zacząć. Bardzo serdecznie witam, ale chciałbym, żeby Państwo zajęli miejsca. Będzie przerwa i w tej przerwie będzie można jeszcze obejrzeć i kupić obrazy. Dużo jest dzisiaj do kupienia. Tutaj 2 tony przyniósł jeden malarz takich nieoprawionych prac, ale wszystkie te obrazy, które są wystawione, dobrze by było, jakby znalazły nabywcę. Siadamy, proszę Państwa, bo chcemy zacząć ten wieczór. Można winko zabrać z sobą. Tu są stoliki do odstawienia, a kelnerzy będą też chodzili i będą zbierali puste kieliszki. Sympozjum to jest picie wina, także wino jest do dyspozycji cały czas. Mam nadzieję, że nie zabraknie. Proszę Państwa, oficjalnie już zaczynamy. Jak zwykle 2 młodzieńców przed Wami. Andrzej Hulewicz i Andrzej Witam Balkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja jak zwykle krótko chciałbym wszystkich przywitać i kiedy tak przeszedłem po tej sali, zobaczyłem te akwarele, wystawę i też zapowiedź świata egipskiego, przyszło mi na myśl, że dzisiejszy wieczór może potraktujmy też jako wieczór kolorów. Taka refleksja mnie tutaj przyszła, że ten basen Morza Śródziemnego to przede wszystkim właśnie wspaniałe kolory. One są inne w przypadku Grecji, Włoch, czy też krajów europejskich, a inne, jeśli chodzi chociażby o Egipt. Tutaj znowu przypominają mi się moje podróże do Egiptu i jak tak patrzę, to widzę tutaj te kolory, które w przypadku sztuki egipskiej występują bardzo często. Ten złoty kolor na przykład, on bardzo często jest mieszany w kulturze egipskiej z żółtym. To jest kolor słońca. To słońce zawsze towarzyszyło kulturze basenu Morza Śródziemnego. I w przypadku Egiptu właśnie się uzewnętrzniało w złotym kolorze, no bo słońce to było życie. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często w kulturze egipskiej mamy kolor czarny. Tutaj też mamy elementy czarne. Elementy czarne, o ile sobie przypominam, to był świat pozaziemski, właśnie zmartwychwstanie i to wszystko, co się miało dziać potem. Być może na tych mumiach też zobaczą Państwo wielokrotnie kolor czarny. Jakie kolory jeszcze były w sztuce egipskiej? Czerwony bardzo często występował, co w owych czasach oznaczało ogień, walkę. Co my tu jeszcze mamy? Nie ma koloru białego. Biały to był najczęściej kolor kapłanów. Tych kolorów nie było za dużo, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie kolory to były tym czymś, czym artyści chcieli nam coś przekazać. To nie było to, że to były przypadkowe rzeczy. Tak samo jak kolory basenu śródziemnego. Ale to taka mała refleksja, nie chcę się tutaj wymądrzać, ale jak tutaj tak spojrzałem, to mi się przypomniały nasze wycieczki do Kairu i dalej i właśnie odwiedzenie tych wspaniałych zabytków kultury tak dawnej. Panie i panowie, życzę dobrego wieczoru, kolejnych inspiracji. Cały czas się trzymamy basenu Morza Śródziemnego, także myślę, że tutaj coraz bardziej wgłębiamy się w te arkana sztuki tej części świata. Miłego wieczoru. Proszę Państwa, a ja chciałem się pochwalić na samym początku. Dostałem przed chwilą od jednej z artystek naszych, która bierze udział w tej wspaniałej wystawie akwarelistów i która będzie dzisiaj robiła portrety. To jest naczynie do picia podobno kumysu, bo pani pochodzi z Jakucji, do kumysu albo herbaty, albo wina,
ale coś mi się wydaje, że i gorzałkę tam piją. Także ja będę na pewno w tym tylko alkohol pił. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam później do zapoznania się z artystką bliżej, która będzie robiła portrety. No i jej obrazy też uczestniczą w tej wystawie zbiorowej. Proszę Państwa, odłożę na chwilę to naczynie. Chciałem powiedzieć, że mamy 5. sympozjon. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, że próbujemy różnych dróg innych, to znaczy oprócz tych forum Humanum Mazurkas, których już zrobiliśmy 26, zrobiliśmy jeszcze kilka osobnych zupełnie koncertów takich czysto artystycznych, nie wciągnęliśmy do żadnego cyklu. Zrobiliśmy 5, no teraz 5 sympozjon. Robimy też taki cykl, który się nazywa Literackie Warieté i robimy też takie koncerty okolicznościowo-historyczne razem z Fundacją Ave Patria. Także nazbierało się już ich ponad 50. Mamy otwarte ramiona. Z wielką przyjemnością Państwa będziemy przyjmowali na innych. Dzisiaj miało być tak tylko około 50-60 osób, ale się uzbierało 250. Proszę Państwa, co to ten sympozjon jest? Sympozjon w starożytnej Grecji to było picie wina. Ja już to mówiłem, ponieważ 4 razy już mieliśmy sympozjon, ale są na pewno nowe osoby. Chcę w kilku słowach przypomnieć. Picie wina była to tradycja w starożytnej Grecji mniej więcej od XI wieku do V wieku przed naszą erą. Więc była to forma kształcenia młodzieży, a i kulturalnego spędzenia czasu przez dorosłych. Na te wieczory, takie elitarne, arystokratyczne, synowie bogatych rodzin przychodzili z opiekunami i nabierali tych dobrych obyczajów, chociaż wszystko to było zaprawione alkoholem. Wino było słabsze niż dzisiaj, mocniejsze niż piwo, ale przed całą ceremonią uczestnicy wybierali ze swojego grona tak zwanego sympozjarchę, który dozował to wino. W zależności od tego, jaką kto miał głowę. A ten sympozjarcha musiał mieć dobrą. Każdy uczestnik pił to wino po to, żeby wyzwoliło jakąś nową myśl, jakiś dobry nastrój, w którym się wypowiadało później swoje credo, czy ewentualnie uczestnicy mówili wiersze. Ta grecka sztuka rozwinęła się właśnie w tym czasie. Później w V wieku, no, zaczyna się upadek tego sympozjonu. Dlaczego? Właściwie bezpośrednią przyczyną upadku sympozjonu było wyforowanie się na pierwsze miejsce tych rzemiosłach, gastronomii, proszę sobie wyobrazić, i tak zwanej nowej muzyki. Byli wirtuozi. Zaczęto płacić wyszkolonym artystom, wirtuozom za ich sztukę sceniczną właśnie. I w tym okresie, w V wieku, ten fenomen sympozjonu zamiera. Niemniej dwie takie instytucje, gimnazjon, który kształtował kulturę fizyczną i właśnie sympozjon, który kształtował kulturę, inteligencję, sztukę, trwał przez 6 prawie wieków od V wieku, przed naszą erą. Dużo by można mówić, odsyłam do internetu jak zwykle, ale opracowania doktora Węcowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego są naprawdę tak ciekawe, że warto o tym poczytać, bo to jest cała ogromna kultura, która opierała się właśnie na tym piciu wina, które to wino dawało jakąś wolność myśli. Oczywiście były przy tym różne jakieś bijatyki, które się zdarzały przy powrocie do domów, które są uwieśnione na wazach greckich. Ale według historyków i archeologów to sympozjon grał ogromną rolę w rozwoju intelektualnym starożytnych Greków. No i w nas teraz płynie grecka krew. Proszę Państwa, ale dzisiaj będziemy mówili o Egipcie, ale Egipt też był grecki. Te kultury się przenikały i za chwilę poproszę tutaj na estradę dwie młode, piękne kobiety zafascynowane kulturą egipską i fenomenem mumii, które pozwoliły na odkrycie tajemnic ciała ludzkiego i całej kultury po tysiącach lat. Balsamowano nie tylko ludzi, balsamowano także zwierzęta i właśnie jedna pani będzie mówiła na temat balsamowania ludzi, a druga na temat balsamowania zwierząt.
Proszę Państwa, ja też kiedyś, tak jak Andrzej mówi, jeździliśmy do Egiptu, też kiedyś byłem oczarowany tą kulturą. Byłem jako pilot grup zagranicznych w młodości, no przynajmniej z 10 razy w Egipcie. I żyło to we mnie długi, długi czas. Byłem absolutnie zafascynowany. Jeśli ktoś nie był w Egipcie, niech uczciwa te pieniądze i niech jedzie, bo na pewno nie będzie żałował. To jest wielkie, wielkie przeżycie i trudno to tak streścić mi w 2 minutach. Tym bardziej, że już chcę dopuścić do głosu naukowców. Proszę Państwa, przypomina mi się taki wierszyk, Maraton, ale uwaga, nie będę mówił go całego, tylko może zacznę. To jest Kornela Ujejskiego. Kornel Ujejski był kolegą Mickiewicza. I pisali mniej więcej w tym samym duchu technice poetyckiej, akurat na temat. Wy chcecie pieśni. Wy chcecie pieśni, nie kwiatu do wieńca, co by wśród uczty mogła was pochwalić, a ja bym pragnął wam w ogniu rumieńca rozmiękłe dusze, jak zbroję ostalić. O żal się Boże, tak młode pachole zamiast miłować, muszę nienawidzić. Jasne czoło umarszczać w mozole i czyste usta wykrzywiać i szydzić. Wciąż się szamocę, szukając sposobów, jakby was zmężnić. Wszystkie drogi mylne, a więc z pochodnią wstąpić chcę do grobów. Na jaw wygrzebiam czyny podmogilne, dawnych olbrzymów przed wami postawię i z nimi wskrzeszę cały świat zamarły. Może choć w ten czas przy waszej niesławie z wstydem przyznacie, iż jesteście karły. Może choć w ten czas, stojąc na pręgierzu przed sądem świata, przed własnym sumieniem, przyznacie sami, że rdzę na puklerzu można zmyć tylko własnej krwi strumieniem. Cierpka to mowa, jak krew z piekła, czarna, ale w niej skryta myśl zbawienia leży. Wszak wiecie, bracia, że z cierpkiego ziarna dąb rozłożysty pod niebo wybierze. Taką to naukę teraz tutaj dałem, to znaczy dał Kornel Ujejski, a ja teraz zapraszam na scenę 2 archeolożki, tak się mówi, archeolożki? Proszę bardzo, pani Marzena Ożarek-Szilkę i pani Kamila Braulińska. Oddaję im głos. Dobry wieczór. Jeszcze coś powiem. Muszę. Przepraszam. Muszę powiedzieć, bo jak patrzę się na panią Marzenę, mam córkę w tym samym wieku. Razem studiowały na Uniwersytecie Warszawskim archeologię. Mają podwoje dzieci, a teraz w tym samym czasie, w przełomie sierpnia i września, będą rodziły trzecie. Dobry wieczór Państwu. Jak widać, nauka polska ma się dobrze. Zabierzemy dzisiaj z Kamilą Państwa w świat mumii, w świat starożytności. Zanim dojdziemy do XXI wieku, cofniemy się troszeczkę w czasie. Przede wszystkim kilka słów o mumiach i mumifikacji. Mumia tak naprawdę to jest po egipsku sach. Słowo mumia wcale nie oznaczało mumii. Arabskie mumija to jest smoła. Wzięło się stąd, iż pierwsi odkrywcy mumii jeszcze w czasach starożytnych, w czasach arabskich, jak znajdowali szczątki, okazywało się, iż są one czarne, czyli przypominały coś, co ludzie znali, czyli smołę ziemną, bitumin, który zresztą wykorzystywano do mumifikacji. Jak widzą Państwo, mumia jest czarna. Również słowo mumia, mum, oznaczało wosk. A czym są tak właściwie mumie?
mumie to nie są tylko ciała, które są zmumifikowane za pomocą różnych substancji, o których troszeczkę Państwu opowiemy, ale są to ciała, które są po prostu zachowane. Mamy też mumie naturalne, mumie, które wyschły w piaskach pustyni. I tak naprawdę mumie to nie tylko Egipt, choć tym razem zostaniemy w Egipcie, tylko mumie są tak naprawdę na całym świecie. Od Polski, bo tutaj też mamy w Polsce, po dalekie kraje takie jak Australia, Polinezja, Ameryka Południowa. Mumie są wszędzie. W Ożarowie też. Skąd my w ogóle wiemy o mumifikacji? Co tak naprawdę było najważniejsze dla zrobienia mumii? Najważniejszym był natron. To był rodzaj soli połączonej z sodą, którym wysuszano ciało. Najważniejsze było przede wszystkim usunięcie wody, usunięcie wszystkich płynów z ciała ludzkiego i nie tylko, żeby ono było suche. Jak było suche, unikało procesów gnilnych i wówczas mogło zachować się nawet do XXI wieku. Ojciec historii, Herodot, w V wieku opisał nam trzy sposoby mumifikacji. Pierwszy był to sposób najdoskonalszy, był to sposób taki, jaki znamy chociażby z Muzeum Egipskiego w Kairze. Wszyscy, którzy mieli okazję odwiedzić królów Egiptu i obejrzeć ich doskonale zachowane ciała, wiedzą, iż przetrwały tysiące lat i są przepiękne. Mumie takie były najdoskonalsze, były mumifikowane, wysuszane natronem, balsamowane, były usuwane z nich wnętrzności, przepięknie były zdobione i bandażowane. Ale niestety nie wszystkich było stać na taki sposób. Były też mumie prostsze, w dużo prostszy sposób robione, również zabandażowywane, również wysuszane, ale już nie wszystkim na przykład usuwano mózg. Najprostszy sposób mumifikacji to było po prostu wysuszenie ciała ludzkiego. Jak mówimy o mumiach, nie sposób powiedzieć tutaj, nie można zapomnieć o pierwszej mumii egipskiej, jaka została znaleziona. Była to mumia, był to fragment mumii, ramię króla Dżera. Ciekawa historia wiąże się z tym ramieniem, iż my naukowcy nie możemy przebadać tej mumii, ponieważ niedługo po odkryciu, kiedy mumia dotarła do Muzeum Egipskiego w Kairze, ówczesny dyrektor muzeum myślał, iż odkrywcy przysłali mu przepiękne bransolety, które Państwo widzicie, zdjął je, schował do gabloty, mumię wyrzucił. Jak wyglądają mumie egipskie? Poza sposobami mumifikacji, które opisał Herodot, jak bada się mumie, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ mumifikacja zmieniała się nie tylko w zależności od statusu osoby i jej bogactwa, ale również w czasie. Pierwsze mumie egipskie, które znamy, ponad 5000 lat temu powstały i były to mumie naturalne, mumie wysuszone przez piasek pustyni. Taki przykład możemy obejrzeć chociażby w British Museum. Jest to mumia z Jebelein, stanowiska, na którym mam przyjemność pracować od kilku lat. Ja niestety jeszcze takiej nie znalazłam, ale wszystko mam nadzieję przede mną. Inne mumie powstawały w okresie Starego Państwa. Były to mumie, które były bandażowane w taki sposób, iż wyglądały jak prawdziwy człowiek. Nieco później powstały mumie, na które zużywano bardzo dużo tkanin. Tutaj widzą Państwo mumię z okresu średniego państwa, mumię Łacha. Była to mumia, którą jakbyśmy zdjęli bandaże, to moglibyśmy pokryć tą salę trzykrotnie bandażami. Najdoskonalsze mumie kojarzą nam się z okresem wielkich faraonów nowego państwa. Tutaj mamy mumie Seti I. Były to mumie faktycznie przepięknie zrobione, zachowane do naszych czasów, ale nie były to najdoskonalsze mumie. My wiemy, naukowcy, że najdoskonalszym i najbardziej skomplikowanym procesem mumifikacji zajmowali się mumifikatorzy za czasów 21. dynastii. Tutaj jest mumia królowej, która przypomina bardziej osobę żyjącą, dlatego, bo ma zachowane rysy twarzy. Mumifikatorzy w tym okresie wypychali szczątki piaskiem, trocinami, najróżniejszymi drobinkami, uzupełniali czasami tkaninami, żeby mumia przypominała osobę żyjącą. Natomiast najpiękniejszy sposób bandażowania mumii to jest okres ptolemejski, kiedy w Egipcie zaczęli panować Grecy, oraz okres rzymski. To były mumie perfekcyjnie bandażowane. Tutaj mamy dwa takie przykłady mumii. Jedna pochodzi z Luwru, druga z Egiptu. Są przepięknie ułożone, jak widzą Państwo, drobniusieńkie bandaże w tak niesamowity sposób zaplecione, iż naprawdę ciężko byłoby w tej chwili odtworzyć tą sztukę.
Ale mumifikacja wcale nie kończy się i robienie mumii w czasach rzymskich. Takie najmłodsze mumie, najbliższe naszym czasom, pochodzą z okresu koptyjskiego, kiedy w Egipcie panowało już chrześcijaństwo, zanim przybyli tam Arabowie, zanim zaczęła dominować kolejna religia. Mnisi koptyjscy, i nie tylko, byli mumifikowani prawdopodobnie, ponieważ jakby cały czas badania trwają, ale mamy kilka przykładów, za pomocą wysuszania ciała i też przepięknie bandażowani. I tworzono takie mumie, które wyglądają troszeczkę dziwacznie. To, co tutaj Państwo widzą, ja nie wiem, czy jest z tej strony, to jest głowa. Nad głową była robiona nadbudowa z różnych deseczek, czasami były to elementy liści palmowych, które miały chronić twarz zmarłego przed naciskiem chociażby ziemi w grobach, w których oni byli chowani. Ta mumia pochodzi ze stanowiska Naklun w Egipcie, gdzie pracuje misja z Instytutu Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Kiedyś naukowców, pierwszych naukowców i nie tylko, najbardziej w mumiach interesowało co? Wyposażenie. Nic dziwnego. Na samej mumii Tutenchamona, faraona, który panował wcale nie tak długo, gdyż umarł w około 20 roku życia, znaleziono ponad 200 amuletów, przedmiotów ze złota, cennych kamieni i nie tylko. Więc takie mumie były bardzo, czasami bardzo, bardzo bogato wyposażone. Niestety była to też zguba dla mumii, ponieważ do naszych czasów bardzo dużo mumii zostało właśnie z tego powodu zniszczonych. Każdy chciał mieć już w starożytności trochę złota, w związku z czym mumia była takim skarbcem na przyszłość, po prostu były okradane. Co się działo z wnętrznościami? Wspomniałam, iż Herodot opisywał, że niektórym mumiom, najdroższym i w średnim sposobie, usuwano wnętrzności. Wszystko, co powstawało w mumii, nie mogło zostać wyrzucone. Materiały używane do mumifikacji były składowane, były pakowane w specjalne skrzynki i często chowane w okolicy grobów. Tutaj widzą Państwo urny kanopskie, są to takie dzbany na organy wewnętrzne. One również zmieniały się w czasie, żeby troszeczkę ułatwić później naukowcom badania i datowanie mumii. I czasami miały główki zwierząt, czasami miały główki tylko ludzkie. Przedstawiały synów Horusa, jednego z głównych bogów egipskich. Był też okres, w którym wkładano organy wewnętrzne, zmumifikowane osobno, z powrotem do środka mumii. Wówczas tacy synowie Horusa, przedstawienia bóstw opiekuńczych, umieszczano z powrotem w ciele mumii. Ja teraz przekażę głos Kamili, która wprowadzi Państwa trochę w świat zwierząt. Drodzy Państwo, mumiologia, przynajmniej ta jej ludzka część, powiedzmy, jest skomplikowana i trudna, ale proszę mi wierzyć, ze zwierzętami jest jeszcze gorzej. Żeby wprowadzić Państwa do mumii zwierzęcych, pozwolę sobie najpierw zrobić takie troszeczkę tło dotyczące w ogóle pozycji czy funkcji zwierząt w starożytnym Egipcie. Otóż, kiedy myślimy o zwierzętach w starożytnym Egipcie, to co pierwsze prawdopodobnie przychodzi nam do głowy, to właśnie te bóstwa zwierzogłowe, że tak powiem, tak jak tutaj mamy chociażby Anubisa przedstawionego. I czy Egipcjanie wyobrażali sobie te swoje bóstwa w ten sposób, jak współczesna fantazja, że tak powiem, podpowiada? Nie możemy tego wykluczyć, aczkolwiek jakby w świetle archeologii pomysł ten pada. Często właśnie to jest to, co archeolog spotyka. Niewiele widać, prawda, jeżeli chodzi o kolory chociażby, ale spokojnie nie jest to przez to mniej ciekawe. I tutaj mamy bóstwo. Nadal jest to Anubis, który, proszę Państwa, mógł mieć albo formę szakala, bo tak to się powszechnie mówi w egiptologii właśnie, natomiast prawdopodobnie mógł to być również pies, lis albo kombinacja tych zwierząt. Bogini Bastet o głowie kociej albo całej postaci kociej, no to oczywiście jej poświęcony był kot, Sobek, bóstwo Nilu, jak nie trudno się domyślić, po głowie właśnie. Tutaj mamy do czynienia z krokodylem, a na przykład Horus, który był zawsze związany z królem, z synem królewskim i królem, miał formę sokoła. Jak widzicie Państwo, Egipcjanie bardzo dokładnie oddawali różne te cechy zwierzęcia.
Ale żeby nie było za łatwo, na przykład taki bóg mądrości i wynalazca pisma o imieniu Tot miał nie tylko ibisa jako swoje zwierzę, ale również małpę, czyli pawiana, który był również patronem pisarzy. Widzimy tutaj dwóch siedzących skrybów, czyli pisarzy, ze zwojami papirusu, no i czuwa nad nimi właśnie ów pawian. Pawian mógł być również związany jeszcze z innym bóstwem, od takie to bardzo zajęte zwierzę. Natomiast, żeby troszeczkę więcej naświetlić temat samych mumii, przejdźmy może od tych symbolicznych, powiedzmy, do bardziej przyziemnych znaczeń, czy powiedzmy zastosowań zwierząt. Nie trudno się domyślić, że zwierzęta były hodowane oraz polowano na nie w takich prostych celach, jak właśnie zdobycie mięsa, skór. Oczywiście hodowano krowy i nie tylko w celu zdobycia mleka, tak jak to dzieje się współcześnie. I proszę Państwa, nawet miód. Jeżeli spojrzycie Państwo tutaj na zdjęcie reliefu w lewym rogu, to widzimy, że nawet techniki stosowane w starożytnym Egipcie były podobne, ponieważ ta osoba wyżej, można powiedzieć, kadzi, prawda? Wyganiając w ten sposób pszczoły, druga osoba podbiera miód. Nawet ciasteczka miodowe produkowano. Jak nie trudno się domyślić, zwierzęta były wykorzystywane na roli, jako zwierzęta juczne. Jak widać, w Egipcie niewiele do tej pory się zmieniło, przynajmniej w tej kwestii. Albo zwierzęta pociągowe, to na przykład koń. Jako ciekawostkę powiem, że na koniu raczej nie ma przedstawień, kiedy jest jeździec na koniu, a tylko i wyłącznie koń ciągnący rydwan, i to rydwan królewski. Najważniejsze dla ekonomii starożytnego Egiptu zdecydowanie było bydło. I tutaj widzicie Państwo scenę, w której w tym pawilonie miejsce liczenie bydła, ponieważ egipska rachuba lat, która nie była bezwzględna, tak jak my dzisiaj liczymy 1900 i tak dalej, tylko był to 7 rok panowania króla tego bydła. I również według spisów bydła liczono w starożytnym Egipcie lata. Skoro mówimy o liczbach, nie wolno zapominać o zapisie, o piśmie. Zapis hieroglificzny posiada aż 170 znaków zwierząt. Tutaj widzicie Państwo choćby pośrodku ptaki przede wszystkim, ale również inne zwierzęta oraz ich części. Na 700 znaków 170 to dość duża liczba. Chociaż jest to język martwy, można powiedzieć, od tysięcy lat, ale jak widać, czasami potrafi się w nim zagnieździć i życie. Jeśli spojrzycie Państwo tutaj w centrum kadru. Zwierzęta otaczały Egipcjan w różnych formach przedmiotów codziennego użytku. Tutaj mamy na przykład łoże królewskie w postaci lwa. I to zwierzęta nie tylko rodzime, ale również sprowadzane z zagranicy. Tutaj widzimy chociażby żyrafę czy strusia, no i małpy oczywiście, oraz lwa, który mógł albo trafić do królewskiej menażerii, tak jak inne zwierzęta sprowadzane, albo mógł się stać królewskim głowieńcem. O ile do końca nie możemy tego stwierdzić, czy rzeczywiście król adoptował takiego przybyłego z zagranicy lwa, o tyle wiemy na pewno, że troszeczkę niższe warstwy społeczne, ale wciąż bogaci, prawda, Egipcjanie z najwyższych warstw, takie grobowce znajdujemy i takie świadectwa archeologiczne, mieli swoje ulubione zwierzęta. Tutaj taka podpowiedź, jeżeli Państwo kiedykolwiek będąc w Egipcie, czy w jakimkolwiek muzeum z statkami mitologicznymi, zobaczycie postać zmarłego siedzącą na krześle, a pod nią jest jakieś zwierzę, to ona praktycznie 100% możemy ocenić, że jest to domowy ulubieniec. Jak widzieliście Państwo, mogły to być psy, ale również małpy, no i koty. Koty, które z Egiptem nam się kojarzą przede wszystkim, aczkolwiek chyba nie do końca powinny, ponieważ jeżeli chodzi o kota jako zwierzę domowe, domowego ulubieńca, pojawia się on bardzo późno, bo dopiero w nowym państwie, czyli 1500 lat po, dajmy na to, psie. Psie, który pojawia się praktycznie od najstarszych zabytków kultury egipskiej. Tacy domowi ulubieńcy mogli być chowani. Tutaj widzimy stele nagrobne, czyli po prostu takie nagrobki psów wystawione przez samego króla. Psy te prawdopodobnie były pochowane przy jego grobie. A tutaj wiemy na pewno, jest to królewski pies królowej Herneit z pierwszej dynastii, czyli to jest około 3000 przed naszą erą, który został pochowany na progu grobowca tejże królowej. Nie wiemy, czy on był zabity tuż po śmierci królowej i tam pochowany tak, aby strzegł swojej pani, czy może dożył swych dni i później
później został pochowany właśnie przy wejściu, a nie w komorze grobowej, co miałoby być dowodem, że właśnie zmarł później. Natomiast czy wszystkie pochówki zwierząt to mumie? Zdecydowanie nie. Czasami również nie potrafimy tego określić, ponieważ nie mamy zachowanych śladów mumifikacji. Czasami wiemy na pewno, że dane zwierzę nie było zmumifikowane. I tutaj troszkę chronologii. Zawsze to jest tak, kiedy się pojawiają liczby czy dużo tekstu, to zdolność przyswajania spada o jakieś pewnie 60%. Więc ja tylko pokażę, że chodzi nam o nowe państwo, czyli jest to ten okres mniej więcej tutaj 1500 lat przed naszą erą. Bo z tego właśnie okresu, czyli praktycznie do tych 3000, które mamy u góry, dosyć dużo, prawda, czasu minęło od tego momentu, z tego nowego państwa pochodzą bardzo ciekawe mumie domowych ulubieńców, domowych, ale królewskich, ponieważ w tym wypadku mamy psa i małpę, które, jak Państwo widzicie, dosyć ciekawie są zaaranżowane, a prawdopodobnie był to taki żarcik rabusiów. Jak widać, zwierzęta te są odwinięte z bandaży, prawdopodobnie poszukiwali oni amuletów, kosztowności. Odwinęli te zwierzęta i najprawdopodobniej ustawili je w takiej pozycji, że tutaj właśnie pies z małpą albo się bawi na zasadzie kontrastu, albo być może jest tutaj przewidziana jakaś walka, powiedzmy. Taki żarcik się zakłada. Jak widać i pies, i małpa zachowały się, są w tej chwili w muzeum w Kairze. Domowi ulubieńcy mogli mieć swoje własne trumny. Tutaj widzimy sarkofag kota. Koty nie otrzymywały imion, oprócz jednego imienia kociego, które znamy, a na przykład psy to imion aż 70, czy właściwie już 80 w tej chwili. Natomiast sarkofagi im się rzeczywiście zdarzały. Tutaj natomiast macie Państwo przykład bardzo ciekawego sarkofagu, ciekawej trumny gazeli, ponieważ i takie zwierzęta były oswojone i uważane za domowych ulubieńców. Taka ciekawostka przyrodnicza, być może Państwo słyszeli o księżnicy Matkare, która to jako królewska córka była kapłanką Amona, żoną Amona, która to kapłanka powinna zachować dziewictwo. Jakże zniesmaczeni byli naukowcy, kiedy odkrywszy jej ciało, znaleźli przy niej właśnie takie zawiniątko, jak tutaj widzicie Państwo. No i właściwie to zniesmaczenie trwało aż do 1968 roku, kiedy zastosowano jedną z nowoczesnych technik na ówczesne czasy. Było to prześwietlenie. Prześwietlono i okazało się, że w środku jest nie dziecko jako owoc, prawda, tutaj złamania pewnych ślubów przez naszą kapłankę, bo podejrzewano, że być może albo zmarła w czasie porodu, albo ją zabito za to, że właśnie złamała tę zasadę. Natomiast okazało się, że w środku była małpa, więc była to prawdopodobnie właśnie jej ulubiona małpka. No i tutaj przejdziemy teraz do tego okresu, który jest dla nas najważniejszy, również ze względu na te koty, o których wspomniałam, a są to tutaj te trzy ostatnie, okres późny i grecko-rzymski, ponieważ to wtedy właśnie rozwinął się w Egipcie nad wyraz kult zwierząt. Przy czym należy pamiętać, że to nie była tak zwana zoolatria, czyli nie czczono stricte tych zwierząt, tylko na przykład taki byk Apis był wcieleniem bóstwa, wcieleniem, inkarnacją i to właśnie tę inkarnację czczono, a nie samo zwierzę. Aczkolwiek zwierzę takie było wybierane ze szczególną pieczołowitością, musiało mieć specjalne znamiona, na przykład znamie pod językiem, specjalnie powiedzmy zakręconą sierść w jakimś określonym miejscu. Natomiast życie samego takiego zwierzęcia było, no można powiedzieć, niemalże dosłownie usłane różami, ponieważ one były masowane, bardzo dobrze karmione, dożywały przede wszystkim swoich lat. Natomiast po ich śmierci miała miejsce mumifikacja i to jest pierwsza znana grupa mumii zwierzęcych, mumie tak zwanych świętych zwierząt. Widzicie tutaj Państwo stół, na którym balsamowano takie duże zwierzęta i tutaj stosowano, podobnie jak i z samym pochówkiem, wręcz królewskie metody. Właśnie ten najdroższy rodzaj mumifikacji miał tu miejsce. Wyzbywano się wnętrzności, aczkolwiek nie zawsze taką techniką jak w przypadku ludzi, bo zdarzały się tak zwane lewatywy. Mianowicie było takie specjalne urządzenie, którym wstrzykiwano do wnętrza ciała żywice, gorące żywice, które rozpuszczały wnętrzności. Zakorkowywano od strony odbytu właśnie takie zwierzę, no i ono przez pewien czas, prawda, pozostawało. Żadnych czynności nie podejmowano na nim, po czym otwierano takie zwierzę
i po prostu wyciskano z niego całą zawartość i w ten sposób organów wewnętrznych nie było, czyli już była mniejsza szansa na zepsucie się tych szczątków. Również sam proces bandażowania był bardzo skomplikowany, to znaczy rozpinano takie klamry. Tutaj Państwo widzicie, mamy deskę, na której właśnie te klamry były. Te zwierzęta były ustawiane w pozycji siedzącej. No niestety trzeba było podcinać im ścięgna w tym celu, bo nie jest to naturalna pozycja bydła generalnie. Były właśnie przez te klamry przewiązywane, żeby w tej pozycji pozostały, bandażowane i takie oto przykłady mamy. W dolnym rogu zobaczycie Państwo również matkę Apisa, ponieważ i na nie taki kult rozciągnięto z czasem. A tutaj, proszę Państwa, sarkofag, w jakim taki byk po mumifikacji został pochowany. Widzimy tutaj, mamy naszą skalę, żywą skalę, więc możecie Państwo ocenić, jakiego rozmiaru były to trumny. Kolejnym typem mumii były tak zwane mumie wotywne. Tutaj sytuacja nam się komplikuje o tyle, że były to zwierzęta, które w jakiś sposób były związane z danym bóstwem. To jest to, co pokazywałam Państwu we wprowadzeniu, czyli na przykład Bastet to kot, Anubis to szakal, czy też inny psowaty. I tutaj mamy taki romantyczny obraz takiej fermy ibisów, ponieważ wiemy, że ibisy były chowane na specjalnych fermach. Nieraz to były tysiące naraz i to są podawane nawet liczby 60 tysięcy. No i właśnie takie ibisy po podrośnięciu były uśmiercane i były przygotowywane z nich mumie. Zobaczycie tutaj Państwo, o, może taki przykład, to jest profil i ten długi, prawda, dziób. Wyżej natomiast mamy jakby rzut z góry, gdzie mamy żebra, głowa i ów dziób. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na tej grafice, mamy tam na środkowym przedstawieniu również jajko, ponieważ Egipcjanie mumifikowali również jaja. Później takie zwierzęta, nie wszystkie, ale część z nich, właściwie większość, była chowana w katakumbach, gdzie znajdowane są miliony takich właśnie mumii wotywnych. To są te najliczniejsze mumie i zwróćcie Państwo uwagę na te naczynia tutaj, ponieważ one się nam jeszcze pojawią w dużo bliższym geograficznie również kontekście. Mamy również krokodyla, którego też wspominałam. U góry jest to 3 czy 5-metrowy, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie ogromny krokodyl, który uznawany jest za zwierzę święte. Natomiast poniżej mamy małego, młodego krokodyla. No, na pewno jest krokodylem młodym, bo wiemy, że były takie wylęgarnie właśnie jaj krokodylich i później tworzono z takich malutkich krokodyli mumie, które możemy oglądać również i w Polsce. Czy zwierzęta dzikie, czy na nie polowano, czy je hodowano w pewnym sensie, trudno powiedzieć, nie mamy na to dowodów. I to są te ptaki poświęcone na przykład Horusowi, przede wszystkim Horusowi, sokołowate. Natomiast w filmach pokazują nam na przykład mumifikację żywcem. W przypadku ludzi to prawda, natomiast w przypadku zwierząt nie do końca możemy być o tym przekonani, ponieważ te mumie, które pokazywałam przed chwilą Państwu, naukowcy nie potrafią określić, w jaki sposób te zwierzęta zostały uśmiercone. Dlatego niektórzy wyciągnęli takie wnioski, że być może one były żywcem moczone w gorących żywicach, no i w ten sposób traciły życie. Taka teoria powstała, naukowcy, no nie można powiedzieć, żeby tutaj była zgoda, chyba większość jest przeciw takiej teorii, ale gdzieś to się pojawiło również takie podejrzenie. No cóż, do przemyślenia. Czy trzeba było mieć fermy szczeniaków, powiedzmy, tutaj mumie poświęcone Anubisowi? Biorąc pod uwagę moje egipskie doświadczenia, że tak powiem uliczne, w związku z psami ulicznymi, egipskimi, myślę, że nie było to potrzebne. Jak Państwo widzicie, tutaj taka suka, jeżeli one co pół roku, a jest ich zawsze kilka co najmniej w grupie, wydają potomstwo w takiej liczbie, to może wcale nie było to potrzebne. Podobnie również i z kotami. I właśnie o tych kotach chciałam wspomnieć, dlatego że to jest właśnie to, co Państwo widzicie na tej ilustracji, to jest powód, dlaczego kojarzymy Egipt z kotami, a nie na przykład z psami, które były obecne
chociażby w sztuce i przy człowieku od najstarszych czasów, jeśli chodzi o starożytny Egipt. Otóż właśnie w okresie późnym i grecko-rzymskim bardzo rozwinął się kult bogini Bastet, jako no, w uproszczeniu opiekunki ogniska domowego. I stąd właśnie były naprawdę tworzone tysiące takich mumii, które to, tak jak inne mumie wotywne, były sprzedawane pielgrzymom. Nie wiemy, czy były tworzone na zamówienie, czy były już gotowe i pielgrzymi po prostu przyjeżdżali w okolicach jakiegoś święta do jakiegoś właśnie przybytku, do jakiejś świątyni, chociażby bogini Bastet, i kupowali je już gotowe. Na pewno ich zasadą działania było bycie po prostu posłańcem do Boga. To znaczy razem z tymi mumiami do danego bóstwa wysyłane były na przykład prośby albo skargi. Była to pewna gwarancja, że takie zwierzę po śmierci ma, powiedzmy, prostą drogę do tego Boga, z którym jest związane. Także taki był ten dość skomplikowany, a bardzo liczny przykład mumii zwierzęcych, jakim są mumie wotywne. Czyli mieliśmy już domowych ulubieńców, mieliśmy święte zwierzęta, mumie wotywne. Jeśli chodzi o właśnie wotywne pozostałe gatunki, no to nie należy wierzyć, że Egipcjanie mumifikowali wszystko, wszystkie zwierzęta, bo skoro nawet jajka, prawda, ale były pewne gatunki, które ku temu były predestynowane. Chociażby mamy tutaj ryjówkę, to jest coś podobnego do myszki, albo na przykład ichneumona czy mangustę. Dosyć dziwne gatunki, bo i były węże, były ryby i tak dalej. Wymieniać by można było dużo. Natomiast być może w zaproszeniu przeczytaliście Państwo i zastanawiacie się, o co chodzi z tym prowiantem zaświaty. Otóż prowiant w zaświaty również istniał w formie właśnie mumii. Ponieważ takie mumie były przygotowane w ten sposób. Po pierwsze tak, były to gatunki jedzone, czyli na przykład kaczki, czyli na przykład udziec krowy, załóżmy. Były one wstępnie przygotowane, to znaczy albo podpieczone, albo być może były na nie lane gorące żywice, co powodowało taki efekt, tak jakby one były pieczone właśnie. Były one następnie bandażowane, umieszczane w pojemnikach, tak jak tutaj Państwo widzicie, w kształcie samej kaczki, albo no, przykładowo w takich owalnych, jak w grobowcu Tutanchamona. No, na górnym zdjęciu widzimy żeberka na przykład. Chciałabym tylko zaznaczyć, że Egipcjanin, przeciętny Egipcjanin bardzo rzadko widział mięso w swoim życiu. Oczywiście jeżeli chodzi o królów czy najwyższe warstwy społeczne było inaczej, ale generalnie przeciętny Egipcjanin bardzo rzadko spożywał jakiś posiłek mięsny. Tutaj widzimy jeszcze kilka innych mumii spożywczych. I to są właściwie te cztery typy pewne, w miarę pewne mumii egipskich, ponieważ problem jest taki, że Egipcjanie nie zostawili żadnej informacji, po co mumifikowali zwierzęta. Dlatego to, co wiemy, te cztery typy, to są typy wypracowane, powiedzmy, przez naukowców na bazie różnych współczesnych metod, czy nowoczesnych również, które jeszcze będą dzisiaj omawiane. Natomiast są jeszcze takie zagadki. I teraz coraz częściej naukowcy wątpią w te tylko cztery typy, bo są tak zwane pseudomumie. Mumie, które czasami są też nazywane mumiami fałszywymi, aczkolwiek nie do końca teraz naukowcy się z tym zgadzają i coraz bardziej się odchodzi, zwłaszcza od tego wyrażenia fałszywe. Dlaczego? Dlatego, że jak tutaj Państwo widzicie na górnej ilustracji, wydawałoby się, że w środku jest krokodyl. Owszem, jest, ale w liczbie trzech. A na przykład tutaj mamy same czaszki młodziutkich krokodyli, które są nanizane na taką trzcinkę. Zagadkowe. Tutaj mamy mumię, która z zewnątrz wygląda jak mumia ibisa, natomiast wewnątrz, na podstawie zdjęć właśnie rentgenowskich, okazało się, że tam jest wąż. Inną ciekawostką są takie mumie, w których znajduje się tylko fragment danego zwierzęcia. Widzimy tutaj pięknie opracowane mumie kocie. Jak Państwo widzicie, ta zasada jest troszkę podobna jak w przypadku mumifikacji ludzkiej, bo to też są późne mumie, greckie, rzymskie. Natomiast jeśli spojrzycie Państwo na to zdjęcie rentgenowskie, chociażby na środkowego kota, zobaczycie, że jest to tylko kończyna ramienna, czyli tylko i wyłącznie łapa, powiedzmy. I teraz pytanie, czy chodziło tutaj o łatwą kasę,
albo było za mało tych kotów, żeby z każdej wyprodukować jedną mumię, bo na przykład zbliżał się festiwal, wszystkie koty już wyłapali, no i niestety nie było materiału. A może była to zasada tak zwana pars pro toto, czyli że jakaś część danego zwierzęcia w tym wypadku wystarcza za całość. Znaczy, że już w środku jest ten kot. Ale mamy też takie mumie, tutaj chociażby miał to być pies, tak jak spojrzymy z zewnątrz, natomiast wewnątrz mamy kość i to w dodatku ludzką, jedna pojedyncza kość ludzka. W niektórych takich pseudomumiach nie znajdujemy praktycznie nic, bo są to tylko i wyłącznie jakieś materiały mumifikacyjne. Jakie były losy mumii zwierzęcych i dlaczego tak naprawdę ich badania są co najmniej o krok za badaniami mumii ludzkich? Otóż mumie zwierzęce, chociaż były znajdowane przez wczesnych badaczy w ogromnych liczbach, trafiały albo do kotłów chociażby pociągów, lokomotyw, prawda? Albo na przykład na pola, gdzie, tak jak widzimy tutaj na tej ilustracji z 1890 roku, no było to zjawisko powszechne, skoro nawet w gazecie mógł się pojawić taki żart dotyczący duchów tych kotów. Ponieważ był taki przypadek, kiedy to na przykład do Liverpoolu zawinęło 180 tysięcy zmumifikowanych kotów za jednym zamachem. To jest tylko jeden transport. One były zresztą używane też jako balast na statkach. Były aukcje, mumie ludzkie były rozwijane i to była wielka, prawda, atrakcja. Zapraszano specjalnie na takie wydarzenie. Natomiast z mumiami kocimi no, bywało różnie. Tak, kiedy ludzie zaczęli się interesować mumiami naukowo? Jak widzimy, nie wszystkie mumie spotkał los dobry i trafiły w ręce naukowców, aczkolwiek, jak Państwo zaraz się przekonają, może nie wszystkie mumie chciałyby w ręce tych naukowców też trafić. Z jednej strony mumie traktowano w taki sposób, jak opowiadała Kamila, mumie zwierzęce, iż robiono z nich chociażby paliwo do lokomotyw. Z drugiej strony w tym samym czasie pierwsze mumie już były badane. Pierwsze badania mumii i zwierzęcych, i ludzkich to jest tak naprawdę koniec XVIII wieku, kiedy zespół z British Museum zaczynał po raz pierwszy rozbandażowywać mumie ludzkie i zwierzęce, ale interesując się nimi naprawdę już naukowo. Są pierwsze prace opisujące, jak te mumie wyglądały. One przetrwały do dziś. W tym samym czasie mogli się też ludzie zebrać, tak jak my dzisiaj się tutaj zebraliśmy, żeby Państwo mogli posłuchać o mumifikacji, o mumiach, o badaniach mumii i również uczestniczyć w rozwijaniach mumii. Były to czasami kameralne spotkania dla kilku, kilkunastu osób, a czasami dużo większe dla dużych grup naukowców i zwykłych ludzi. Praktyczne zastosowanie mumii było bardzo duże. Poza opałem do lokomotyw, z mumii robiono również papier. Szczególnie dobrze wykorzystywany i szczególnie dobrze nadający się do pakowania mięsa. Mumie, tutaj są artyści, akwareliści, były również stosowane jako pigment. Słynny brąz mumiowy, jeszcze na początku XX wieku, był robiony z mumii. Ale do tak naprawdę dnia dzisiejszego można kupić lekarstwo, które nazywa się mumia. Jest dostępne. Niegdyś to lekarstwo było robione z mumii. W tej chwili jest to raczej substytut smoły bituminu. Ale nazywa się tak samo mumia. Sprawdzałam jeszcze wczoraj. Można zakupić. Pierwsze naukowe badania, XVIII wiek. Jednak XIX wiek to był taki start, powiedzmy, mumiologii. Wówczas pojawili się pierwsi badacze, którzy zaczęli rozwijać mumie, zapraszać pierwszych specjalistów z różnych dziedzin, którzy asystowali w rozwijaniu. Tak naprawdę cały XIX wiek to była taka mieszanka pseudonaukowych badań, pierwszych interdyscyplinarnych badań oraz wielkich pokazów rozwijania mumii. Z tego okresu mamy najstarsze publikacje dotyczące mumifikacji, mumii. Wówczas było bardzo mało technik badawczych, technik medycznych, które mogły szerzej pokazać, jak to wszystko Egipcjanie tworzyli. Same zainteresowanie mumiami to tak naprawdę Egiptem początek XIX wieku, kiedy wyprawy Napoleona do Egiptu przywiozła pierwsze zabytki, kiedy otworzył się świat języka, kiedy Champollion odszyfrował święte znaki, hieroglify, kiedy naukowcy mogli zacząć czytać o Egipcie. Naukowe rozwinięcia również
pionierskie rozwinięcia dotknęły mumii królewskich. Pod koniec XIX wieku, kiedy odkryto mumie królewskie, rozwijano je bardzo szybko. Powiem tak, jak w tej chwili rozwija się mumie, nawet w warunkach bardzo takich ekstremalnych na wykopaliskach, zajmuje to przynajmniej kilkanaście godzin, czasami 2-3 dni, w zależności od tego, jak dużo na mumii jest tkanin, jak dużo jest różnego rodzaju amuletów i wyposażenia. Naukowe rozwinięcia mumii w warunkach muzealnych to są czasami tygodnie. Natomiast mumię Ramzesa Wielkiego, którą Państwo tutaj widzą, zespół badaczy, archeologów rozwinął w 15 minut, więc to jest dosyć duży rekord. Rozwijano kilka mumii dziennie. 1908 rok, rok początku badań interdyscyplinarnych. Pierwsze badania w Manchesterze pani Margaret Murray zaprosiła naukowców z różnych dziedzin, którzy asystowali przy rozwijaniu mumii, pobierali próbki, badali tą mumię. Co ciekawe, jak widzą Państwo tą małą, drobną kobietę, większość naukowców zajmujących się mumiami to kobiety do dnia dzisiejszego. Nie wiem dlaczego. Co naukowcy mogą odczytać z mumii? Przede wszystkim robimy badanie antropologiczne, czyli określamy wiek, płeć osobnika, oglądamy jego kości. Badania paleopatologiczne są to badania dotyczące chorób. Badania chemiczne, serologiczne, grupy krwi też się określa. Mikrobiologiczne, wszelkiego rodzaju bakterii szukamy na mumiach. Histologiczne, histopatologiczne. Mumie trafiają pod mikroskopy w wielu laboratoriach na świecie, gdzie ogląda się ich tkanki. Parazytologiczne, szukamy pasożytów. Immunologiczne, sprawdzamy, czy są jakieś przeciwciała. Genetyczne, czyli możemy odczytać DNA mumii. Entomologiczne, szukamy różnego rodzaju żyjątek, które gnieździły się również w bandażach, ale miały też związek z procesami przed zabandażowaniem mumii. Pozwalały nam określić, w jakim czasie po śmierci dana osoba została poddana procesowi mumifikacji, bo jak się okazuje, to wcale nie było tak prosto, że następnego dnia, 2 czy 3 dni później, czasami troszeczkę zwlekano. Paleobotaniczne, szukamy pyłków i roślin. Czasami mumie mają przepiękne, wręcz wieńce na sobie ułożone z różnych gatunków roślin, a to nam pozwala ustalić, w jakiej porze roku na przykład osoba zmarła i została pochowana. Oczywiście badania radiologiczne, czyli rentgeny, tomografia i kryminalistyczne. Zdejmujemy również z mumii odciski dłoni, stóp oraz rekonstruujemy twarze. Pierwsze badania chemiczne, wydaje się, że to jest taka bardzo nowoczesna technika, ale nie. Przeprowadzono je już w XIX wieku. Zawsze ludzi fascynowało, jakich substancji używali Egipcjanie. Pomysłów było bardzo dużo. Pierwsi naukowcy nie wiedzieli jeszcze, iż substancje te zmieniały się bardzo i to nawet w przeciągu 100-200 lat. Histopatologiczne. Jeszcze w XIX wieku znaleziono cystę na jajniku jednej mumii, więc to też jest dosyć już takie stare badanie. I paleopatologia, początek tak naprawdę badań i szukania chorób u starożytnych, to jest koniec XIX wieku. Mumie przyczyniły się też rozwojowi radiologii. Kiedy w 1895 roku rentgen pokazał swój wynalazek, czyli aparat rentgenowski, który w tej chwili znajduje się w każdym szpitalu, mumie były jednymi z pierwszych pacjentów, ponieważ już niecałe pół roku później prześwietlono mumię kota za pomocą promieni rentgena, mumię dziecka i po kolei od tego czasu zaczęto prześwietlać mumię. Dlaczego? W tej chwili ile trwa prześwietlenie rentgenowskie? Idzie się do lekarza, zrobione zdjęcie. Kiedyś, żeby prześwietlić osobnika, czy to był zmumifikowany, czy żywy, taki pacjent musiał stać godzinę. W związku z czym mumia, z racji tego, iż nie była wymagającym pacjentem, można było ją postawić, mogła stać godzinę. Żywy pacjent czasami niestety musiał troszeczkę się poruszać, już nie był tak doskonałym osobnikiem do badań jak mumia. Pierwsze prześwietlenia całych mumii to 1926 rok, ale pierwszą mumię królewską prześwietlono już w 1903 roku. Była to mumia Tutmesa IV. Nie było to takie proste jak teraz. W tej chwili mamy przenośne aparaty rentgenowskie, które możemy zabrać nawet ze sobą na wykopaliska. Ówcześni badacze, Howard Carter, późniejszy odkrywca grobowca Tutenchamona, razem z panem Elliotem Smithem, musieli zabrać mumię króla do szpitala. Proszę Państwa, to było bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, ponieważ mumię tą musieli zabrać taksówką. Więc była to jedna z mumii, która podróżowała taksówką.
Później badania mumii już coraz bardziej były rozwinięte i coraz było ich więcej, aż w 1966 rozpoczął się gigantyczny projekt prześwietlenia wszystkich mumii królewskich w Muzeum Egipskim w Kairze. Podstawowe pytanie przy prześwietlaniach i przy różnego rodzaju badaniach, poza tym jak ci ludzie byli mumifikowani, zawsze naukowcy pytają się, na co oni chorowali. Czy cierpieli na te same choroby, na które my teraz cierpimy? Czy umieli się leczyć? Pierwszym takim naukowcem, który nauczył się dobrze badać mumie, był pan Sir MacArmont Ruffer, który nie dość, że wychwycił choroby pasożytnicze na mumiach, znalazł chorobę Pota, również odkrył gruźlicę na zmumifikowanych szczątkach i na kościach, też opatentował płyn, który do dnia dzisiejszego stosujemy, to jest tak zwany płyn Ruffera, który pozwala nam nawadniać tkanki, ponieważ jeżeli chcemy zrobić jakiekolwiek badanie tkanki zmumifikowanej, jest to sucha tkanka, musimy ją najpierw nawodnić, żeby przygotować odpowiedni preparat. Początek lat 80. to są badania DNA. Troszeczkę jak z filmu science fiction, w tej chwili coraz bardziej ta nauka postępuje. Kiedyś mówiono o starożytnym DNA ADN. W tej chwili używa się już tylko nazwy DNA, ponieważ możemy otworzyć prawie cały kod człowieka, który żył 3000 lat temu, 4000 lat temu. Zobaczymy, co jeszcze trochę nam przyniesie nauka, jak dalej będzie genetyka postępowała, ale jestem dobrej myśli. Tutaj widzą Państwo zdjęcie pana profesora Pabo, który przeprowadził pierwsze badania genetyczne mumii w 1985. Niedługo prawdopodobnie będzie również gościem w Polsce. W latach 70. rozpoczął się pierwszy interdyscyplinarny z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badania mumii projekt w Manchesterze. Pani profesor Rosalie David prześwietliła mumie, rozwinęła je i zaprosiła właśnie histopatologów, parazytologów, kryminalistyków i tak naprawdę od tego czasu możemy mówić, iż świat mumii otworzył się i rozpoczęły się wielkie badania i wielkie projekty. Tych projektów było kilka, były badania mumii w Pensylwanii, były również badania mumii z Royal Ontario Muzeum w Kanadzie. Kryminalistyka. Wszystkim kojarzy się z przestępcami, z policją. A i owszem, w naszym projekcie, w którym mamy okazję z Kamilą uczestniczyć, również mamy wsparcie policji, z Włoch nawet, karabinierzy. W jaki sposób takie osoby mogą nam pomóc? A mianowicie pobiera się odciski palców z mumii, pobiera się odciski stóp, rekonstruuje się twarz. Dlaczego? Twarz to każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Każdy chce zobaczyć, jak wyglądali ludzie sprzed tysięcy lat. Ale po co pobierać odciski palców, dłoni i stóp? Po to, iż na podstawie odcisków i ich analizy możemy stwierdzić, czym ta osoba się zajmowała za życie. Odciski dłoni jednej z mumii kobiet pozwoliły ustalić, iż była tancerką. Tomografia komputerowa. W tej chwili nie musimy rozwijać mumii. W tej chwili wystarczy, że korzystamy z tomografu komputerowego, do którego mumia wjeżdża i my dostajemy jej doskonały obraz. Pierwsze takie badania zostały przeprowadzone już w 1976 roku, tak naprawdę niecałe 20 lat po tym, jak wymyślono w ogóle technikę tomografii komputerowej. XXI wiek zaczyna polska ekipa z Krakowa badaniami mumii. Ta mumia została kobiety prześwietlona za pomocą właśnie tomografu, rentgenu i zaproszono całą rzeszę naukowców. Była to mumia krakowska. I teraz, no już troszeczkę ponad rok temu, wystartował projekt warszawski. To jest, drodzy Państwo, ten moment, kiedy archeolog wkłada również na przykład fartuch lekarski, a zwłaszcza bioarcheolog, i wchodzi na przykład do laboratorium. Bo chciałabym tutaj szczególnie podkreślić, że archeologia to nie jest tylko pędzelek, szpachelka, bojówki, spodnie, prawda, ponieważ w wykopie archeologicznym jest kurz i tak dalej, ale to są również różne inne techniki, zwłaszcza teraz, kiedy technologia generalnie idzie do przodu, archeologia też coraz częściej korzysta właśnie z jej osiągnięć. Przedstawimy Państwu taki oto projekt. Czyżby znowu mumia? Ciemności jeszcze nie.
ale nie mówmy, nie podpowiadajmy. No dobrze. 15 grudnia 2015 rok do kliniki medycznej Afidea w Otwocku przyjeżdża niezwykły ładunek. Jest to kilka skrzyń z, no, mumiami, powiedzmy sobie otwarcie, ponieważ już się domyślacie. Ponad 40 mumii ludzkich i zwierzęcych. Oczywiście nie są to mumie kompletne, a przynajmniej nie wszystkie 42. Tu się muszę pochwalić, że większość zwierzęcych to mumie kompletne. W przeciwieństwie do ludzkich, których mamy 5. Natomiast pozostałe te elementy to są fragmenty mumii, prawda? Na przykład dłonie, stopy bądź głowy. O nich jeszcze za momencik sobie powiemy. Jeśli chodzi o wykonawców czy jądro tego projektu, to są to 3 osoby. Obecna tutaj Marzena, ja oraz nasz kolega Wojtek Eismont. Natomiast to jest jądro projektu. Projekt nie mógłby przynajmniej no już w tym pierwszym swoim etapie odbyć się bez pomocy całego szeregu innych specjalistów. I to począwszy od tak oczywistych specjalności jak radiologia, muzeologia, konserwacja zabytków, poprzez marketing, również ochronę lekarzy różnych specjalności oraz opiekę również innych sił, które tutaj dzisiaj są z nami. Warsaw Mummy Project. Powiedzieliśmy sobie, kiedy się rozpoczął. Przewidziany jest na około 3 lata, przy czym dzielimy go na 2 etapy. W pierwszym etapie to są badania radiologiczne i tomograficzne, które już zostały wykonane. Natomiast sama analiza tych pozyskanych obrazów, których było 250 tysięcy, to jeszcze długa, długa droga. Tak jak wspomniałam, w grudniu 2015 mumie zostały przygotowane, spakowane i zawiezione do kliniki. Państwo już mieli informację, że coś takiego kamer dzieje między innymi. Również dzięki wsparciu marketingowemu i PR odbyła się również konferencja prasowa od razu. Tak, abyście Państwo już mieli informację, że coś takiego dzieje się również na naszym polskim gruncie. Tak jak wspomniałam, obrazów pozyskaliśmy około 250 tysięcy. No i nie mogę nie powiedzieć, jakie zwierzęta mam w tym swoim projekcie. O ludziach będzie jeszcze okazja posłuchać. Za chwilkę Marzena no tutaj sprzeda Państwu pewną niespodziankę, która nas zaskoczyła. Mumia barana. Tutaj widzicie Państwo kopię tej mumii wykonaną w Shapes Maker pracowni, natomiast przy bardzo dużym udziale Staszka Szilkę i samej Marzeny, pomimo że jest od ludzi, pomimo zaangażowała się również w barana. Zobaczcie Państwo, że jest to bardzo wysoka mumia. Dlatego właśnie taki normalny tomograf nie mógłby jej prześwietlić i dlatego właśnie klinika Afidea zaoferowała nam zupełnie inny tomograf, mający średnicę tego otworu 90 cm, dzięki czemu nasz baran mógł zostać prześwietlony. Sprzęt rzeczywiście zbaraniał, ponieważ normalne dawki, którym poddawani są pacjenci, to jest ułamek tego, co było w przypadku naszych mumii. Jak Marzena wspomniała, to są tkanki, prawda, odwodnione, które wyglądają zupełnie inaczej niż żywy pacjent. No ale też mogą przyjąć większe dawki i nie są one dla nich zabójcze. I stąd właśnie sprzęt bardzo wysokiej jakości, ale rzeczywiście te 250 tysięcy obrazów to było również i dla niego wyzwanie. Tutaj widzimy wnętrze naszego barana, tego prawdziwego barana, który pochodzi z Luwru. Prawdopodobnie wyglądał on pierwotnie tak jak ten powyżej, sfotografowany w muzeum w Turynie. Natomiast jak Państwo zobaczycie, tutaj te kości, które powinny stanowić cały szkielet, aż do samej głowy, możemy zobaczyć tutaj, obsypane w zupełnie innym stanie niż ten początkowy. Zresztą na pewno zauważyliście Państwo również próby napraw, te metalowe obręcze, które tutaj widać. Baran był zwierzęciem świętym, więc jest to jedyna zresztą mumia w naszej kolekcji, mumia zwierzęca, zwierzęcia tak zwanego świętego. Baran był już pokazywany między innymi na takim wydarzeniu jak piknik naukowy zeszłoroczny. No i teraz macie Państwo okazję go obejrzeć po raz drugi. W naszej kolekcji mam również sporo mumii kotów, sporo w stosunku do innych oczywiście. I są te mumie wotywne.
I tak naprawdę praktycznie wszystkie pozostałe, oprócz jednej, co do której wciąż mamy wątpliwości, bo badanie jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku innych tych mumii, to wszystkie pozostałe to są mumie właśnie wotywne. Mamy prześwietlenie rentgenowskie oraz obraz z postprocesingu tomografii komputerowej, bo jak znacie Państwo, obrazy z tomografii to są takie plasterki, prawda, trochę wyglądające jak rentgen, natomiast długa, żmudna praca to również obróbka dalsza i pozyskanie takich trójwymiarowych obrazów. Oprócz ssaków mam również ptaki, tutaj ibisy. Tutaj udało nam się również scalić ciało ibisa z jego głową. Również jeden z efektów naszego projektu, z wczesnych efektów. Mamy również ptaki, te sokołowate, a także młodego krokodyla. Skoro mówimy o zwierzętach, to nie sposób jeszcze nie wspomnieć innego zwierzęcia, które owszem, w starożytnym Egipcie też było mumifikowane, a jest to skarabeusz. Natomiast tutaj mamy przykład amuletu. Jest to skarabeusz prawdopodobnie wykonany być może z fajansu lub z innego materiału, który jest takim amuletem tak zwanym sercowym, ponieważ z mumii wyjmowano organy, pozostawiano serce, jako że było ono siedliskiem nie tyle uczuć, co właśnie myśli. I dlatego na sercu kładziono takiego skarabeusza. Jest to zwierzątko, dlatego o nim wspominam. Zastanawia Państwa zapewne, skąd te mumie. Otóż badaniami tymi zajmuje się nasz kolega Wojtek właśnie, badaniami historycznymi. Mumie do Polski trafiały praktycznie te, o których mówimy, czyli te z Muzeum Narodowego w Warszawie, trafiały od XIX wieku. O tym będzie można niedługo przeczytać w publikacjach naszego kolegi. Natomiast ja tylko pokrótce powiem, skąd one są de facto w Muzeum Narodowym. Mianowicie są to głównie depozyty. Depozyty różnych instytucji, między innymi tutaj Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentujemy. To nie tylko mumie zwierzęce tutaj mamy, ale również mumie ludzkie w tej grupie. Poza tym, aż muszę spojrzeć, taka organizacja Departament Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, która to jednostka już nie istnieje. Po drodze była kilkakrotnie przebudowywana. Ale mumie zostały i to jest dla nas najważniejsze. Właśnie ten przykład. Sporo mamy darów z UNESCO, tak jak tu. Mamy również depozyt z Luwru. To są bodaj najciekawsze mumie. A także dar, a właściwie wynik wymiany z NRD. Muzeum wymieniło się bodaj na obrazy, prawda? No, w każdym razie w pewnym momencie historii taki wystąpił element. Jeżeli byście Państwo chcieli zobaczyć, jak uchylamy rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o te nasze mumie, to zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam w jednej z tych dolnych zakładek, tam gdzie mamy te trójkąciki, znajdziecie Państwo taką aplikację do prześwietlania mumii. Tutaj pokazuję koty, ale zdradzę, że mamy również mumię dziecka, więc jeżeli chcecie Państwo zajrzeć własnoręcznie tylko i wyłącznie przy użyciu myszki, to zapraszamy. No i teraz o co pytam zwierzęta, ale o co pytamy również ludzi, ponieważ wiele z tych pytań jest bardzo podobnych. Po pierwsze, co kryją bandaże? Czy są to rzeczywiście te gatunki, również w przypadku człowieka, które widzimy na zewnątrz owej mumii? Ponieważ również nasze badania już wykazały pewne fałszerstwo, powiedzmy. Poza tym, jakie są rodzaje mumii? To dotyczy oczywiście mumii zwierzęcych. Jak zostały one zmumifikowane? I ludzkie, i zwierzęce. Jakich używano substancji, jakich materiałów, w jaki sposób układały się sploty i tak dalej, i tak dalej. Także jest mnóstwo podpytań. To jest tylko część tych naszych pytań głównych, nadpytań, powiedzmy. Jaka mogła być przyczyna śmierci? Skąd mumie mogły pochodzić? Jakie gatunki? W jakim wieku? Jaka płeć? Jak zwierzęta przede wszystkim były traktowane za życia, co jadły, czy były chore, czy je leczono, ale podobnie i ludzi, czy jak ich leczono, jeżeli leczono, czy były jakieś patologie, choroby oraz czy w przypadku zwierząt występowały zoonozy, czyli choroby, które przenoszone były na ludzi. Tak jak Kamila wspomniała, w projekcie Warsaw Mummy Project mamy zarówno mumie zwierzęce, jak i ludzkie. Ludzkich jest faktycznie mniej. Mamy 5 mumii ludzkich, mamy tak naprawdę 2 duże całe mumie, 2 mumie dzieci, mamy 2 głowy, 7 rąk, stopy,
palce pojedyncze, też takie drobniutkie fragmenty. Mamy również mumię zagadkę, czyli słoik. Na razie nie wiemy jeszcze, czy w słoiku jest mumia ludzka, czy zwierzęca. Wiemy, że jest mumia. To wszystko jeszcze przed nami. Jeżeli chodzi o mumie ludzkie, tak jak i mumie zwierzęce, był to materiał tak bardzo delikatny, delikatniejszy niż porcelana. Wymagał niesamowitej pieczołowitości w pakowaniu. Każda mumia była zabezpieczana przed transportem. Musiała przejechać kilka kilometrów do Otwocka z Muzeum Narodowego, nieoznakowanym samochodem, konwojem, z pod bronią. Transport do ostatniej chwili godziny były znane tylko tak naprawdę garstce ludzi. Dlaczego do kliniki w Otwocku? Nie tylko dlatego, że był tam tomograf, który zmieścił barana, aczkolwiek to było wyzwanie, ale przede wszystkim w tej klinice jest jeden z najnowocześniejszych tomografów w Polsce, który daje nam naprawdę niewiarygodne możliwości w późniejszych obróbce zdjęć. Nad badaniami cały czas czuwali konserwatorzy z Muzeum Narodowego w Warszawie, którzy opiekowali się naszymi mumiami, rozwijali je, przenosili i dbali o to, żeby nawet najmniejszy fragment nie został naruszony, ponieważ są to bardzo, bardzo cenne zabytki. W dziesiątki godzin spędziliśmy przed komputerami. Same badania w klinice trwały tak naprawdę 3 doby. Mumie późną nocą były przewożone po skończeniu badań z powrotem do muzeum, a my z Kamilą i z zespołem radiologów siedziałyśmy naprawdę godzinami wpatrzone, jak zaczarowane w ekrany komputera, bo mumie odkrywały swoje tajemnice. Poza tomografem komputerowym robiliśmy również zdjęcia rentgenowskie. Wydawałoby się troszeczkę przestarzała metoda. Nie, proszę Państwa. Zawsze jak bada się mumię tomografem komputerowym, trzeba również badać się prostymi zdjęciami rentgenowskimi. Obie te metody się uzupełniają. Bardzo dużo rzeczy, które nie są widoczne i na przykład zmian patologicznych podczas tomografii komputerowej, uwidaczniają się na zdjęciach rentgenowskich. My mieliśmy taki bardzo fajny aparat rentgenowski, który dał nam nasz drugi partner General Electric do dyspozycji, GE, który dawał nam możliwość po pierwsze prześwietlenia takiej dużej mumii jak człowieka po kawałkach, a po drugie zescalenia tych obrazów, żeby później obraz mógł być jednorodny, żebyśmy mogli później lepiej na nim pracować. Wykonaliśmy ponad 250 tysięcy zdjęć, które cały czas analizujemy. Pracy jest bardzo dużo. Odkryliśmy już pierwszego dnia badań skarabeusza, którego pokazywała Kamila, ale to nie był jedyny amulet, który odkryliśmy. Nasze mumie mają dużo więcej amuletów. Wiemy, iż na przykład jedno dziecko, które określenie płci można zrobić tylko i wyłącznie metodami genetycznymi, ponieważ zwykłymi metodami takimi oglądając kości antropolog nie określa płci dzieci. Wiemy, iż prawdopodobnie była to dziewczynka, ponieważ miała bardzo ładne kolczyki. Zajrzeliśmy też pod bandaże, mogliśmy obejrzeć po raz pierwszy po ponad 2000 lat twarze ludzi, starożytnych Greków, Egipcjan, ponieważ część mumii to są mumie greckie, ale część to są mumie sporo starsze, jak się okazało. Po zrobieniu zdjęć, takich właśnie jak Kamila już wspominała, plasterków, następuje obróbka tych zdjęć, to się nazywa post-processing, czyli kolejne godziny spędzone przed komputerem, dzięki której możemy obejrzeć tak naprawdę każdą kość w trójwymiarze. Możemy nią obracać, możemy poczuć się tak, jakbyśmy naprawdę rozwinęli mumię i mieli ją przed oczami. Dzięki temu na przykład mogliśmy zobaczyć, iż kapłan z okresu 21-22 dynastii, pan Epi, miał dosyć duże problemy z uzębieniem, co mogą Państwo tutaj zobaczyć. No, miał liczne braki. Pierwszym takim naszym wielkim odkryciem i dużą niespodzianką, pokazującą, iż nie zawsze to, co kryją bandaże, jest oczywiste, jest mumia Hordzehutiego. Hordzehuti trafił do Polski w pierwszej połowie XIX wieku. Jak trafił do Polski, był opisywany w prasie jako mumia kobiety. Wszystkie gazety warszawskie pisały, iż do Polski przypłynęła mumia pięknej niewiasty. Jednak na początku XX wieku i w XX wieku, jak zrobiono badania sarkofagów i kartonarzy, w których ów Hordzehuti przypłynął do Polski, okazało się, że nie jest to kobieta, to jest sarkofag męski, są imiona męskie. Osoba pochodzi z przełomu R, około I wieku, albo pierwszy wiek przed naszą erą, albo pierwszy wiek naszej ery. I na pewno jest to mężczyzna. Jak bardzo zdziwieni byliśmy, kiedy obejrzeliśmy zdjęcia i po pierwszych badaniach kości, po pierwszych pomiarach, jakie wykonałam razem z naszym radiologiem, okazało się, iż nie jest to mężczyzna, tylko jest to kobieta.
Po dalszej obróbce mogliśmy nawet zauważyć, tutaj widać, proszę Państwa, zmumifikowane piersi, przepięknie ułożone włosy. W tej chwili wiemy już, że nie był to kapłan z przełomu R, tylko mumia jakiejś kobiety. Nie wiemy, dlaczego znalazła się w tym sarkofagu. Mamy hipotezę, iż ówczesny kupiec chciał po prostu mumię w sarkofagu i sprzedawcy zrobili mu tak, jak chciał, wzięli mumię jakąś. Prawdopodobnie wiedzieli, że to jest mumia kobiety, ponieważ wyjęli ją z grobowca kobiety. Złodzieje często korzystali z grobowców i dokładnie wiedzieli, z którego grobowca co biorą. Włożyli do sarkofagu, sprzedali jako mumia kobiety. My w tej chwili będziemy badać, jak stara jest ta mumia, ponieważ sposób mumifikacji sugeruje, że była nieco starsza niż pierwszy, drugi wiek. Tutaj jeszcze nie chcę zdradzać, jak starsza, ale możliwe, że troszkę bardziej niż do tej pory sądzono. Kim ona była? Może uda nam się odpowiedzieć na to pytanie dzięki naszym specjalistom i współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Zobaczymy. Zapraszamy Państwa, jeżeli chcą Państwo śledzić nasz projekt, interesują się mumiami i Egiptem, na naszą stronę internetową. Prowadzimy bloga również. Zanim podziękujemy Państwu za uwagę, ponieważ żadna mumia nam nie straszna, to mimo wszystko może spróbujemy jeszcze pokazać Państwu, bo mówimy, jak to wyglądało, te prześwietlenia i tak dalej. Może jednak się to uda. Chcielibyśmy jeszcze tylko podziękować naszym instytucjom wspierającym, sponsorom Afidei, GE, Grey, Uniwersytetowi Warszawskiemu, no i oczywiście Muzeum Narodowemu w Warszawie. I naszym dzisiejszym gospodarzom, którzy nas tutaj zaprosili i dzięki którym mogliśmy Państwa troszeczkę przenieść do naszego świata mumii, świata Egiptu i świata nauki. Zapraszamy na naszą stronę. Ach, żeby Państwo wiedzieli, jak to się całuje, takie piękne kobiety. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Pani Kamili i Pani Bożenie, które jeszcze nas zaskoczą. Na pewno i o nich będzie wiadomo, bo one są tak skromne, ale ta polska nauka do tej akurat dziedziny wnosi bardzo dużo, prawda? Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to było owocne. Proszę Państwa, teraz zapraszam na wino, bo to jest bądź co bądź sympozjon. Proszę sobie na zapas napić się, ale później będziemy jeszcze roznosić, bo tu się pojawią artyści, którzy będą mówili o tym fantastycznym świecie akwareli, jak to jest, jak powstaje. Tam jest taki warsztat, wszystko będzie transmitowane na ekranie i będą Państwo mogli zadawać pytania i rozkoszować się tą sztuką. Teraz proszę popatrzeć na te akwarele. To jest naprawdę coś rewelacyjnego, żeby taką plamką różnych rozwodnionych pigmentów wyczarowywać tak piękne pejzaże. Proszę zapoznać się z nimi, pić wino i kupić też może. Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo tak jak powiedziałem na ostatnim Forum Humanum Mazurkas, że kupi się raz, a później się ma i ma i ma ten obraz. Zapraszam na wino i później na drugą część. Malarza właśnie Krzysztofa Lubina, który będzie malował na żywo w tej chwili.
czas temu powiedział, że to jest taka cyganeria. Ja nie mieszkam sobie ten kapelusz, jako że koledzy nie rozpoznają. Ale mamy królę cyganów. A tak, jestem prezesem cyganów, to powinienem mieć kapelusz. Proszę Państwa, na ostatnim naszym spotkaniu przedstawialiśmy tutaj autorów prezentowanych prac. Czy gdybyście chcieli zobaczyć tych szacownych autorów, którzy znajdują się tutaj na sali, to bardzo proszę, może tak na szybciutko, byście się nasi koledzy pokazali, żeby Państwo mogli zobaczyć, kto również to. Bardzo proszę na scenę, na chwilę. Tutaj Jasia Sołtan. Państwo, w ogóle jesteście świadkiem naprawdę tajemnej wiedzy malowania akwarelą. To jest stara królewska technika. Krzysztof Ludwin maluje swoje akwarele, ponieważ jest to bardzo specyficzny rodzaj malowania, na którego mu wszyscy zazdrościmy. Moi koledzy opowiadają, drapie, pluje, chlapie. No, w każdym bądź razie jest to na pewno bardzo, bardzo interesujący sposób malowania. Tutaj będziecie Państwo świadkami. Później poprosimy kolegę Jacka Kręca o taki wykład na temat urbanistycznych szkiców akwarelowych. A na koniec, w trakcie malowania, pozwolę sobie opowiedzieć troszkę o takim temacie, który tutaj jest pokazany, mianowicie artystycznie zapiśnili, a więc akwarela i chwila w tej akwareli, którą wielu z nas praktykuje, to znaczy maluje chwilą. To, co rozumiemy przez chwilę, będę starał się Państwu opowiedzieć. W takim razie ja tutaj pożądam... To jest to Kręc, Jacek Kręc, teraz podaję się do imion, tak? Teraz będzie prezentacja. Krzysztof zaczyna malować. W trakcie malowania Jacek pokaże swoje zdjęcia i opowie o swoim szkicowaniu. A później pokażę rysunki, które korzystam. No. O ile nie mylę, panie Jasku. To jest taka kolejność. To oczywiście. Później idą rysunki, z których się korzysta. Ponieważ, proszę Państwa, są trzy sposoby malowania akwarelą. To jest plener, to są rysunki i fotografia. Ja skończyłem Wydział Architektury i mam zaszczyt być jeszcze wykładowcą na tym Wydziale Architektury. Natomiast również miałem kontakt z Akademią Sztuk Pięknych, to było w Wiedniu, gdzie zainspirowany, jak to wszystko można powiedzieć, na kilku uczelniach, miałem okazję studiować również przez półtora roku na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. To znaczy studiować, uczestniczyć w zajęciach, po prostu malować głównie i... Skończyłeś przecież liceum plastyczne. Ja skończyłem jeszcze liceum plastyczne, bo to znaczy, że jestem bardzo zadowolony. W każdym razie, tak jak nasze panie archeolożki, tutaj oglądaliśmy, nasi artyści, czy to są architekci, czy artyści tylko po Akademii Sztuk Pięknych, uprawiają swoją sztukę z wielką pasją. Pani Alino, tutaj właśnie ten sposób rysowania, to przedstawiam po prostu sposób, który wykorzystuje do malowania akwarelą później, czyli rysunek, linowski sposobem,
bezpośrednim uczniem Lina, linowski sposób rysowania w plenerze, czyli Pangolin Peta, gdzie eliminuję pewne elementy, które mi są niepotrzebne później w malowaniu akwarelą i zaznaczam światło, kredą. Oczywiście wykorzystam jeden z tych rysunków, kurs Pruszkowa notabene, który rok temu leciał. No oczywiście różne tematy rysowałem. Brawo! Tak, bardzo. Ekscytujące tematy, bardzo ekscytujące tematy, ale piekła też jest ekscytująca. A dzisiaj też pan zrobi jak? Najlepsze modelki to są modelki zmęczone. Przychodzą do pracy, na przykład Karolina Cichy, czy chwileczką to była Karolina Cichy. A to jest Pruszków, właśnie teraz będę malował według, to jest Pruszków też. A teraz będą przykłady akwarel. Nie, nie, to jeszcze raz będzie. Pruszkowski, tak, rysunek. A jeszcze raz będzie. Tak, tak, bo to wolniej trochę. A, wolniej. Można się przyglądać. Proszę Państwa, to jest na tej zasadzie, że eliminuje rysunek w plenerze 15-minutowy, eliminuje niepotrzebne elementy. Po prostu to, co zauważam, bo to jest dla mnie najważniejsze, zauważam, zaznaczam. Ponieważ węgiel jest techniką i pastela w ogóle, słuchajcie, techniką szybką i inwazyjną, można rzeczywiście w plenerze wziąć tylko parę papier, podkładkę plus węgle, plus kreda, można szybko, to jest Dubrownik na przykład. Wracamy z powrotem do modelki, to jest rzeczywiście kupujący temat. Nie chodzi o to, że modelki są niecierpliwe. Trzeba naprawdę szybko je malować. 15 minut. Ja to mniej więcej z dekadnie tego patrzyłem, że zaczynają się ruszać w ciągu 15 minut. Ja staram nawiązać się do pana prezesa, do tego frywolnego tematu. To jest zaborek w Podlasie, bardzo świetne tereny. A to, proszę Państwa, to są kameduli Kraków. Tam dostałem wyzwolenie na wejście na do środka i malowanie. To oczywiście stary temat, rządy, wierzby. To też kameduli. Mężczyźni dostają podobno zezwolenie na wejście, ale to nieprawda, bo widziałem panią konserwator, która chodziła codziennie o godzinie 9. To jest Bruksela, to jest szybkie szkice, których bardzo świetnie się maluje akwarium. A to taki właśnie temat i nie jest temat. Właściwie wszystko jest i nie jest. To jest moja stara chałupa koło wieża w Gorlicy. No i zaborek, tam gdzie idziemy na plenery. Ale chodzi o to właśnie, że według tego rysunku, oczywiście trzeba mieć wyobraźnię, żeby użyć koloru, żeby namalować, żeby użyć odpowiedniego koloru, ale zobaczycie Państwo, jak ja będę to robił. To jest, proszę Państwa, że tak powiem, wychodek mojego dziadka. Bo to się pojawił ten rysunek w Gazecie Krakowskiej. Mój tata powiedział, że jakby Andrzej Ludwik widział, że jego Sławojka nie będzie w gazecie, no to byłby dumny. To są abstrakcyjne obrazy, tak można szkicować i konstruować kompletnie abstrakcyjne obrazy do akwarium. Pierwsze szkice do akwarium. Ale nie wszyscy tak robią. Może? Nie wszyscy tak robią. No, można bezpośrednio malować. Oczywiście, że można pierwsze próby robić na szkicach rysunkowych. I większość malarzy, jeszcze historycznych malarzy, zawsze tak robiła. Więc w ogóle akwarela była techniką szkicową. To była pierwsza przymiarka do obrazu olejnego. Zresztą ja to stosuję. To jest Pruszków. I teraz będzie akwarela. I teraz akwarele. Właśnie według takich rysunków wszystkich plus nic posiłkowałem się. To jest Łagów. Łagowie jeździmy na plenerze. Ja zwracam uwagę często na cień oraz światło. O, to zrobię tak. To jest Palusz. Tutaj te akwarele są te proste pokazane. Raz na wystawie powiesiłem obraz do góry nogami. Nikomu nie przeszkadzał. I przyjęto to za placówką. To było ciekawe właśnie. Czyli jednak niektórzy postrzegają je abstrakcyjnie. Szybkie, ja nazywam to i zresztą to zostało opisane w Wikipedii jako, a Wikipedii gdziekolwiek, używa się to jako nerwowy ekspresjonizm. A to dobra nazwa. Nie, to ja myślę, że to jest adekwatna nazwa do tego sposobu malowania. Tak jak mi koledzy właśnie opisują, nie? Alinka plus Rysiu, mój przyjaciel prezes mówią, że ja chlapię, pluję, drapię i więcej na chlapię, tym lepiej. Mamy różne te elementy. Jestem emocjonalny się w życiu. Nie pomagam sobie, proszę Państwa, winem. Rzadko. Może po. Ale w każdym razie w trakcie malowania jest uruchamianie pewnych pokoleń.
pokładów, takich emotyków. To jest nieprawda, że trzeba czekać na wenę. Po prostu trzeba zacząć. A w trakcie malowania uruchamiają się emocje. Jeszcze ja zawsze pojawiam się w pogniałych krajach, we Francji czy we Włoszech, to świat. Bardzo takie padające na wystające przedmioty. Oczywiście można zrezygnować w trakcie malowania i plener. A tu jest, a tu zawsze właśnie pokazuję kartę, zawsze malować. No to później będą jeszcze leciały. Krzysztof teraz zmierza do swojego warsztatu malarskiego, żeby pokazać, jak pan idzie powoli. Powoli idzie. Proszę państwa, to naprawdę jest dużo nerwów takie malowania. Na początku, nie wszyscy potrafią. Na początku pewnie będzie chciał, żeby w międzyczasie o swojej technice akwareli, o swoich jakichś doświadczeniach powiedział nam Jacek Kres. A ja tutaj tylko jeszcze słówko przed Jackiem powiem, tak odpowiadając poniekąd na pytanie Janeczki, co nas kręci, dlaczego architekci malują, dlaczego my malujemy, co w tym jest, to tylko hobby. Ja bym powiedział, że to jest coś więcej niż hobby, bo to jest rodzaj, no nie wiem, czy może to zabrzmi zbyt górnolotnie, to jest taki sposób na życie. Ja po sobie wiem, pewnie wszyscy moi koledzy tak samo, że przychodzi taki moment, że no, trzeba malować. Po prostu jesteśmy gdzieś na urlopie, na wczasach, bawimy się i w którymś momencie zaczyna coś w nas być taki pewien niepokój. Niepokój polegający na tym, że można by było coś porysować, można by było coś pomalować. Ja my tego nie robimy. Człowiek się nakręca i zaczyna wtedy malować, uspokaja się przy malowaniu. Jest to coś w rodzaju takiej medytacji, nawet modlitwy. Oczywiście każdy z nas robi to inaczej. Krzysztof inaczej, wszyscy tej koledzy pewnie mogą o swoim sposobie akwarium porozmawiać i mam nadzieję, że później będziemy mogli też o tym przedyskutować. Ja teraz bym poprosił Jacka Kręca, który opowie i pewnie pokaże, co robi, a ja sobie też w międzyczasie popatrzę. Jeśli Państwo. Proszę Państwa, ja chciałem parę słów powiedzieć, ale bliżej Pani świadomy mistrzostwem moich kolegów, akwarelistów, zaczynając od Wina, który był pierwszy, którego kilkanaście lat temu poznałem przez internet. Świat akwareli Krzysztofa Wina, 15 lat temu. No i tak zapragnąłem, jak zapewne wielu z Państwa, też spróbować. To dzisiaj mi to nie wychodzi, dlatego chciałbym powiedzieć Państwu o czymś, co być może podobnie też czujecie, że jesteście też onieśmieleni i uważacie, że to jest niemożliwe, żeby ja tak malował. Przepraszam, mogę wejść w głowę? Proszę Państwa, każdy z Was był kiedyś w przedszkolu. I każdy malował akwarium. A każdy, bo my nie farbał. My poszliśmy dalej. No nie, to jest prawda. Natomiast profesor Jacek Kręc tworzył wydział w Portugalii. Myśmy się tam poznali, wydział architektury, tak woli przedstawienie. I tam malował akwarelą i uczył studentów portugalskich malowania akwarelą. Dlatego nas zapraszał później na warsztaty. I sympozja tak mamy, tak? Naukowo. Miałem przyjemność, że ze czterech z naszych... Dokładnie. Właśnie się tam odwiedziły Krzysztof i Ryszard i Michał. Nie mam przyjemności dla nich. No i próbowaliśmy tą wspaniałą techniką moich studentów architektury zaraźć. Rzecz ostatnio była sytuacja w Krakowie na rynku, proszę Państwa, to jest niesamowite. Po prostu tutaj ile załatwiamy wystawy, nagle podbiega do mnie taki mały czarniany facet i mówi, ty jesteś Ludwin, you are Ludwin. Ja Ciebie pamiętam z Covilla, Portugalia. No, dlaczego Portugalia? Dlatego, że tam klimat jest taki, że właściwie cały rok można w plenerze malować akwarele. Cały rok jest po prostu ciepło i przyjemnie. Ale ja chcę wrócić do tego wątku nieśmielonego i powiedzieć Państwu nie tyle o akwarelach, co o akwarelowych szkicach. O takim ruchu, który powstał 7-8 lat temu, który nazywa się Urban Sketching, który w ciągu tych 7-8 lat stał się niezwykle popularny. Mówię o tym, że jest to ruch właściwie nie tyle dla artystów czy architektów, ale dla wszystkich. Jest to jakby taka alternatywa do podróżowania po świecie z aparatem fotograficznym. Aparat fotograficzny potrzebuje kilka sekund, żeby zrobić zdjęcie, żeby to odwiedzić. Tu chodzi o coś innego.
o to, żeby z ołówkiem, czy z jakimś pisaczkiem, czy pędzelkiem, z jakimś drobnym szkicownikiem usiąść w jakimś miejscu, które nas zachwyciło i przeżyć. I najpełniejsze przeżycie jest, proszę Państwa, wtedy, kiedy chcemy to nasze przeżycie wyrazić ręką. Następuje jakiś niesamowity łącznik między naszym widzeniem, naszym myśleniem, a ręką. Decydujemy, co jest istotne. Jesteśmy w stanie oczywiście fotograficznie odtworzyć to, co aparat, ale możemy odtworzyć to, co przykuło naszą uwagę. I kilkoma dniami to ująć. I muszę teraz powiedzieć, żeby pokonać to onieśmielenie. Niektórzy mówią, nie, ja nie potrafię. Nie potrafię rysować ludzi, nie potrafię rysować koni, architektury to już w ogóle. Myślę, o to chodzi, że się potrafi. Przecież Państwo wiecie, na czym polega sztuka współczesna. Przecież jeżeli ktoś chce fotograficznie oddać, to zrobi to aparatem. Tu trzeba oddać w sposób indywidualny. Mogę subiektywny. Mogę wejść słowo, bo anegdotka mi się przypomina, zawsze to mówię na wernisażach, mianowicie pytają się mnie, czy dlaczego nie maluję fotograficznie, czyli bardzo dokładnie. Opowiadam tak anegdotkę o góralu, oczywiście jak Kraków i górale. Jak góral idzie na hali i widzi turystę malującego, tak fizjologującego bardzo dokładnie i idzie rano. Wraca po południu, turysta skończył obraz bardzo dokładnie, a góral mówi, jedu się Mario, jak się musi czekać na męty, jak nie ma aparatu fotograficznego. Zjada się gdzieś w kawiarni, jest chwila czasu, czeka się na zamówienie, no i tak można w ciągu tych kilku minut ten moment zawrzeć. Proszę Państwa, no to jest najprostsza, kilka planów. Kwestia po prostu tylko śmiałości pewnej, żeby wziąć odpowiednią ilość wody i tego pigmentu i poznać parę, powiedzmy, chwytów. Z czasem można ich nabyć, na przykład oglądając to, jak to robi Krzysztof Ludwik. To są takie notatki krótkie zupełnie, to co nas, jak zwraca naszą uwagę. Jakoś taka plastyka, którą zauważyłem w innym mieście hiszpańskim, Ciudad Rodrigo. Tutaj zatrzymaliśmy się, ktoś chciał zatrzymać się na chwilę, żeby zrobić siusiu, no to te 5 minut, a szybki pędzel, akwarela, notatka w drodze do klinii. No, powiedzmy, że w pewnym momencie poznaje się tą technikę szkicowania i akwareli i już zaczyna się kontrolować pewne rzeczy. Tu jest kwestia kontrolowania szybkości ruchu pędzla, natężenia, ilości wody i widzimy, że jednym pociągnięciem jest robiona ściana tych kamiennych budynków, papier jest chropawy. I on pokazuje, że to są kamienne budynki, prawda? To, że ta farba nie całkowicie przykrywa równomiernie, tylko właśnie jest taka chropawa. To jest kwestia po prostu pewnej wprawy. Podobnie tutaj. Uczę studentów w ten sposób, że daje im limitowany czas. 4 minuty, proszę w 4 minuty narysować takie coś skomplikowanego. Że ciasna nie da się narysować wszystkich kamieni, wszystkich okienek i wszystkich statków. Więc trzeba podjąć pewne decyzje. Właśnie decyzje, co jest istotą tego krajobrazu, co jest istotą tego miejsca. Pan w Oliwie, wiosną. No, generalnie często architekci zaczynają jednak od rysunku, zwłaszcza taki projekt z tyłu układu panoramy miasta, żeby zawrzeć różne wieże, różne architektoniczne elementy. No i potem na to przychodzi akwarela, która jest w stanie bardziej wydobyć tektonikę. Ciepła barwa po stronie światła i chłodna po stronie cieni. To jest też jeden z takich chwytów po prostu. Podobnie tutaj taka scena z życia miejskiego w Portugalii i potem podkreślona pędzelkiem, no zupełnie w taki schematyczny sposób. A tu bardzo ciekawa jest historia taka, że ten obrazek szybki powstał odwrotnie, że nie był najpierw rysunek, tylko najpierw były główne plany barw. A więc tak, plama rzeki,
plama zieleni, plama nieba. No i taki prosty kołosek. Dopiero potem na tym, ile było czasu wolnego, tyle zanim przyniósł bez medalia, czujemy jakieś detale. Podobnie tutaj. Każde miasto ma charakterystyczną kolorystykę, wycinającą się. Jest salamanka, która jest w kolorze takiego różowego kamienia. Są miasta, które są bardziej z żółtego kamienia, jakiegoś krwawego. I to można wyrazić jednym maśnięciem. Proszę Państwa, jest niewielu uczestników pleneru, który ma tu szarkę. I wykorzystują mnie koleżanki. Może byśmy chcieli zobaczyć teraz, ale jeszcze chwilę. Parę slajdów, zaraz zobaczymy, co robi Krzysztof. No to ja w tym momencie przerywam, że... Aczkolwiek ja byłem słyszy w międzyczasie, nie? Bo przynajmniej nie wytknie. No więc... Nie słychać mnie, tak? Proszę Państwa, właśnie mała Europa polega na pełni improwizacji i wolności, nie? Chciałem przekazać podstawowy zestaw materiałów. Jest w takiej małej skrzyneczce, albo jeszcze mniejszej. Bardzo łatwo z taką skrzyneczką podróżować wszystko, co Urban Sketchers szykują. 3-4 kolory akwareli, jeden pędzelek, który umożliwia rysowanie metalu, a jednocześnie jak się mocniej przyciśnie, większe powierzchnie. Także nie musimy podróżować z pełnym warsztatem akwarelisty, ze sztalugami, tylko właśnie z takim jakimś małym szkicownikiem. Ja robię sobie sam szkicowniki swoje w ten sposób, że lubię rysować panoramy, więc biorę tak papier i po prostu wpinam go. Różnych film, których raz tutaj nie muszę wymieniać. Nie mogę. W szkicach często stosuję jakąś ograniczoną gamę barw, dlatego że nie ma czasu na to, żeby w pełni odzwierciedlić. Dlatego na przykład zaznaczamy generalny kolor lub światło i cień. Tutaj jeśli ktoś mówi, że nie potrafi wiadować, to pokazuję ten slajd, żeby zachęcić do tego, żeby robić to w sposób zupełnie spontaniczny. Potrzebna jest podstawowa wiedza na temat mieszania kolorów, ale to każdy tam ją posiada, prawda? Czasem nie trzeba używać szkicownika, można malować na tym, co jest pod ręką, na jakiejś gazecie, na jakimś papierze bakowym. No i właśnie ta spontaniczność, ta właśnie ta nieumiejętność, która tutaj jest tym urokiem. Przede wszystkim zatrzymanie się w miejscu, przyglądnięcie się, obserwacja. Zatrzymujemy się w miejscu. Tak, to jest zgodnie z tą filozofią slow w tej chwili taką. Slow down. Tak. Po prostu odpocząć, zatrzymać się. Chciałbym pokazać taką technikę specjalną, która polega na rysowaniu bez patrzenia na szkicownik. Często jest tak, że jest albo jest ciemno podczas koncertu, albo po prostu wolimy się skupić na tym, co rysujemy, niż to jak rysujemy. I to jest taka scenka
powiedzmy, kiedy Urban Sketchers spotykają się na końcu dnia na jakiejś kolacyjce, jest trochę dużo wina i tą linię szkicowania bardziej ośmiela, ale generalnie polega na tym, że rysujemy tak, patrzymy tam i wychodzą na efekty nieoczekiwane i śmieszne, prawda? Bardzo ładnie. Ja myślę, że teraz kamera pokaże pracę Krzysztofa, jak on się bardzo stara. Ja to tylko muszę powiedzieć, że on to jest cwaniak, bo on używa tej suszarki do włosów i może szybko wysuszyć. A ja jak siedzę na tym przysłowiowym krawężniku i nie mam suszarki, ta woda mi się leje, cały jest to umazany, chcę szybko skończyć, ja nie mogę. Przecież nie musimy malować prosto z fotografii, tylko na podstawie fotografii. Interpretacja rzeczywistości. I oczywiście myśmy malują rzeczywistość, interpretuje ją. Ja się sam nie dziwiłem, jak on maluje. Jak ty widzisz tą rzeźbę? Że tak później, jeżeli pan wierzy, to tak chyba inaczej bym malował. Gdy to ja tak na pewno polega. Ja bym tu jeszcze powiedział, zauważcie Państwo przy tych Waszych wypowiedziach i pokazach, jak ważna jest kreska, jak ważny jest rysunek. Ja przepraszam, użyję szatki do domu, żeby profesorowie, że tak powiem, nie mogli się przeszkadzać, ale muszę, żeby, proszę Państwa, tak, kreska jest ważna faktycznie, ale można używać plamy, malarskiej plamy, można używać kreski w akwareli, kreska jest takim kręgosłupem. Tutaj muszę Wam powiedzieć techniczną, taką namianę, czy to, co ja użyłem tą kreską, to jest kreska akwarelowa. Ona w pewnym momencie gdzieś mi się rozmyje pod plamą wody. I to, co ja teraz użyłem, to jest latek tak zwany ciekły, który śmierdzi jak jabłko. Natomiast mogę po namalowaniu akwareli zetrzeć go ręką, na przykład szklanką do whisky. A dlaczego do whisky? Ponieważ szklanka do whisky ma bardzo mocne ścianki. I po prostu jedyna szklanka, która wytrzymuje ścieranie. Oczywiście ja tu użyję ręki, bo nie mam tutaj, nie założyłem szklanki do whisky, więc po prostu będę używał ręki. To tak woli pierwszego etapu, tak? Rysunek plus maskowanie. Proszę zobaczyć na momencik. O kamery. Tu jest rysunek, to są białe fragmenty. Dlatego właśnie używam rysunku, białe światło i to światło maskuje później tą gumą. A ta guma, proszę zobaczyć, o, tutaj jest, nie wiem, tu, dobra, tu jest, chodzi mi, nie? Ładnie zeszło. Tutaj sprzątają ten dywan, więc tutaj muszę żyć sobie. Ale w każdym razie tą gumę można zetrzeć po namalowaniu. Oczywiście są inne sposoby maskowania białej przestrzeni w akwarium, bo to jest to wosk, ale wosk już nie da się niestety leczyć. Można położyć papier, przejechać żelazkiem, no ale zawsze dostanie chluska powietrza, która nie przyjmie wody, nie przyjmie kolor. Natomiast zobaczycie Państwo później, jak to wygląda po namalowaniu. Na ten etap ja zaczynam powolutku, a zapraszam Rysia do gawędy na temat akwarium. No dobrze, ty maluj już, a ja będę coś mówił. Ja to chciałem po prostu dodać do tej kreski, że nie chodziło mi o to, żeby wszyscy malowali i rysowali. Rysunek jest jak gdyby czasem ukryty w tej akwarii. Dla mnie osobiście kreska jest bardzo ważna. Kreska w połączeniu z mamą, ale być może można wykorzystać rysunek tylko i wyłącznie jako taki bardzo niewidoczny podrys, a potem działać tylko malarską plamą, co nie znaczy, że to będzie jakaś tam gorsza akwaria. Chciałem tylko powiedzieć, że ta kreska jest nawet poświadomie, zawsze widoczna.
biele, czyli pokrywał pomarańczką, potem ścierę. Ale te biele można również zostawić przy pomocy samego pętla. Znaczy można, nie używając gumy, zostawiać jasne płaszczyzny, które pomalujemy później, a jest to naprawdę cholernie trudne zadanie, dlatego że nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie. Trzeba powiedzieć, że to ułatwiam, tak? Proszę? Trzeba powiedzieć, że sobie ułatwiam. Nie chciałem powiedzieć, że ułatwiam, to inaczej powiedzieć. Nie, chciałem powiedzieć coś takiego, że człowiek staje przed tematem, ma jedną białą albo lekko kremową kartkę papieru i ma przed sobą rzeczywistość. Ja mówię o malowaniu, rzeczywiste takie malowanie z natury. Myślę, że wielu z naszych kolegów po prostu na plenerach to robi. I tak naprawdę, wiecie Państwo, ja nigdy nie wiem, co mi wyjdzie. Ja się jej trochę boję, tej akwareli, tej kartki białej. Nie wiem, co mam zrobić, ponieważ nie robię. Zaczynam rysować bardzo delikatnie pędzlem, to mi się rozmazuje, tam gdzieś dochodzi woda i w pewnym momencie się zatracam, to znaczy jak gdyby wchodzę w tą akwarelę i nigdy nie wiem do końca, co wyjdzie. Tym niemniej staram się, ale to nie wynika z tego, czy jest lepiej, czy gorzej. Ja nie używam tej gumy araczki, bo po prostu nie bardzo w plenerze mogę jej użyć. W plenerze nie mam czasu na tą gumę araczką, nie mam czasu na stół, nie mam czasu na mokre podłoże, czy mokre szkło, gdzie bym położył papier, który daje mi inne efekty. W plenerze notuję. Ale później, jak wrócę z tego plenera, usiądę w studiu, co mi się rzadko zdarza, ale zdarza, to wtedy mogę zastanowić się, jak tą technikę, jak to, co zrobiłem wcześniej, jak ten szkic po prostu inaczej pokazać, może coś innego zrobić. A jak ja przedłużyję tego, to co będzie, i wtedy być może zacznę trochę eksperymentować. Dlatego, jak rozmawialiśmy z Janeczką o naszej dzisiaj rozmowie z Państwem, wspomniałem o akwareli jako chwili. Ta chwila może być bardzo różnie interpretowana, bo chwilą jest to, co mówił Jacek, a mianowicie szybkie notowanie się przestrzeni urbanistycznej, architektonicznej, takie pięciominutowe, to jest chwila. Bo to, że aparat robi zdjęcie, zobaczcie, bardzo robimy tysiące zdjęć, ale czy mamy okazję kiedykolwiek te zdjęcia wszystkie obejrzeć? My nawet nie wiemy czasem, kiedy to zdjęcie zostało zrobione. Ono gdzieś było, gdzieś tam, ale nie wiemy gdzie. A jak robimy tą chwilę za pomocą malarstwa, rysunku, to my ją po prostu przeżywamy. My jak gdyby w tym rysunku potrafimy zagląć, włożyć atmosferę tego miejsca. Ja powiem szczerze, może to tak śmiesznie dla Państwa zabrzmi, ale oglądając po latach swoje akwarele czy swoje rysunki, to ja po prostu nie tylko przypominam sobie tamten czas, ale ja słyszę muzykę, która wtedy gdzieś na schodach, jak coś studenci grali, że gołębie mnie po prostu gdzieś wpływały, prawda, że ktoś mnie zaprosił na wino, że ktoś do mnie zagadał. To wszystko jest zaklęte w tej akwarele, w tym rysunku. I dlatego akwarela jest taka bardzo indywidualna, taka bardzo szczera, bo ona jest po prostu zbiorem emocji artysty, który w ten sposób, przekazując, przelewając to na papier, urzeczywistnia, czy łapie tą chwilę. Bo łapanie chwili to jest, nie wiem, godzina, dwie, trzy. Można ją złapać w 5 minut, jak Jacek mu opowiadał. Można ją łapać przez 3 godziny, a to jest dalej chwila, to jest wybór. Inną chwilą jest być może to, co robi Krzysztof. Nie wiem, podejrzewam, że nie mógłby robić jednej akwareli w ciągu kilku dni, bo i jak go znam, to potrafi zrobić pół godziny znakomitą akwarelę. Ale to są, tak jak on wspomniał, powidoki. On po prostu notuje coś w przestrzeni, a później zupełnie tworzy coś nowego. Czyli inne znowu podejście do akwareli. Podejrzewam, że wszyscy tutaj akwareliści, którzy są, mają jeszcze inne podejście do tej akwareli. I pewnie każdy z nich opowiedziałby Państwu swoją historię. Dlatego ta akwarela jest taka fascynująca. Dlatego ona jest taka, no ja nie wiem, bardzo autentyczna, bardzo taka subiektywna i emocjonalna. I dlatego my jesteśmy nią zafascynowani po prostu. Krzysiu, ale czy masz, czy chciałeś coś powiedzieć, to powiedz. Znaczy nie, chciałem opowiedzieć taką anegdotę. Znaczy to się polega na tym, że wbrew pozorom tutaj jak maluję, wcale nie oznacza, że nie mogę poczekać jak nie wyschnie. Ja właśnie mogę, czasami czekam parę dni. Powiem Państwu, że ja czasami do takiego etapu wracam po miesiącu. Bo to się zadam, ty normalnie intelektualna, to ludzie wygląda.
Byliśmy w Portugalii, pamiętam, nie malowaliśmy razem w kamiennym mieście na wzgórzu. Zeszliśmy na dół, w restauracji takiej, kafejce na dole, pani w polskim pochodzeniu ogląda nasze akwarele. Oczywiście jak zwykle zagadaliśmy, nawiązaliśmy kontakt, uwielbiamy rozmawiać z nimi. I pani patrzy na akwarele Rysia i mówi, no tak to wygląda. Troszkę na mało, u mnie tak. Tak to chcesz, żeby wyglądało. To była ta różnica po prostu. Ale to nie do końca prawda, dlatego że tutaj jak ja patrzę na Ryśka akwarelę, to on to zmienia. To jest kompletnie inaczej, inaczej to wygląda. No uważajcie, słuchajcie, bo niektóre farby są trujące. No poważnie. Jak się zrobi paluszka później języka, to później będzie, nie mówię, że wizyta w ubikacji wizyta, nie to, że się umiera, tylko w ubikacji wizyta wszędzie jest. Powoli się. Ja myślę, że odwzory władnej rzeczywistości jest bardzo różne u każdego z nas. Są osoby, które tą rzeczywistość widzą bardziej realistycznie i są to obrazy znakomite, ale bardzo realne, podobające się wielu ludziom. Są to osoby, które to troszeczkę przetwarzają. Są osoby, które tą rzeczywistość przerabiają w abstrakcji, ale to zawsze są indywidualne, emocjonalne obrazy. Nawet jeżeli one tej rzeczywistości do końca nie pokazują taką, jak ona jest. I powiem wam jeszcze coś. My wszyscy, jak tu jesteśmy, chcemy trochę inaczej malować, gdzieś malujemy. Ale malujemy tak, jak potrafimy. Chcemy się poprawić, chcemy zrobić coś innego, każdy ma jakieś pomysły. Każdy z nas ma jakieś marzenia, żeby coś innego zrobić, no i staramy się. Raczej raz to wychodzi, raz nie. Powiem tylko, że jak wyjdzie czasem, to człowiek się czuje jak przysłowiowe, jakby Pana Boga za nogę złapał. Naprawdę, to takie ciarki przechodzą po plecach, to jest coś niesamowitego. To tak jakby się, no coś niesamowitego zdarzyło. Używają tego. Możemy tak wziąć coś powiedzieć, to ja przekażę Jackowi, bo na dużo gadam. Nie, my możemy o tym na ten temat godzinami, nie? Proszę Państwa, my się spotykamy, to wypoczywamy po prostu ze sobą, dlatego że my jesteśmy ludźmi o tej samej wrażliwości, tych samych tematach, tej samym stopniu spowolnienia, tak, nie? Jak zatrzymuje się czas miejsca, to w tym momencie. Dlaczego architekci malują akwarele? Dlaczego akwarele? Nie. Właśnie tu jest problem z tymi architektami malarzami. Bo powiem Państwu, to właśnie tutaj Jacek poruszył temat, który jest bardzo istotny. Mianowicie w XVII wieku, zahaczał historię. W XVII wieku ujanki ładne na buziaczku master plany. No właśnie tak wygląda moja praca czasami. Tu wszystkie dżinsy, koszulki, ale to farbę da się zmyć. W każdym razie XVII wiek to jest pierwsze stowarzyszenie akwarelników brytyjskich, to jest królewskie. I po prostu, proszę Państwa, tworzyli to architekci. Ale dlaczego? Dlatego, że okazało się, że to może być normalnie autonomiczne dzieło sztuki. Nie, to ja jeszcze chcę więcej powiedzieć, dlaczego ma tego architekci. Dlatego, że myślę, że mają trochę dość tego kąta prostego i tych bardzo racjonalnych wymogów, które projekt architektoniczny musi spełniać. I taka akwarela, która jest kwintesencją wolności, jest takim odpoczynkiem dla nas, prawda? Le Corbusier, który są modernizmu, jest w naszym kraju dosyć skarbonizowanego. Zaczynam każdy dzień od namalowania jednego obrazu. Rano, potem przed na śniadanie, poprosił się do tego, a dalej przyszedł architektem, który no, ale mimo, że się przyjaźnił z Picassem, niestety Picasso poszedł do przodu, bo on został w tym, no ale Corbusier po prostu, ale wiem, każdy ma swoją rolę. Corbusier poszedł do przodu w swojej architekturze, jego kaplica w Longchamp jest szczytnym dziełem takiej architektury rzeźbiarskiej. No ale był malarzem zamiłowania, nie? Czyli uczył się koloru. Kolor mu pomagał, to on powiedział w ogóle, że kolor jest motywem działania wszystkiego. Było takie nawet radiografią. Anthony Quinn wydał taką książkę, świetna książka, fotografia, może Państwo kupić Le Corbusier, gdzie napisał właśnie, że Corbusier mówił, że kolory są przyczyną wszystkiego.
albo książka, czy to się aktywino? Corbusier był wielbicielem damskich dźwięków, które właśnie widać w tej architekturze emocjonalnej kaplicy w Ronchamp. Ja odwiedzam kaplicę w Ronchamp, ja wkrótce przyjeżdżam do Portugalii i muszę powiedzieć, że za każdym razem robi to dla mnie ogromne emocjonalne wrażenie, a nie tylko dla mnie. Ostatnio byłem tam i było pusto, ale z tyłu siedziały na ławce betonowej trzy dziewczyny. Płakały. Okazało się, że łzy nie to, że płakały, łzy inne działy sposób. To były Japonki, studentki architektury. Japończycy mają specyficzną emocjonalność, ale to było piękne, że te łzy inne działy z tego po prostu z obserwowania takiego wspaniałości dzieła. Jeszcze tylko jedna uwaga. Dzisiaj tak przyszła mi taka refleksja, że niesamowicie wspaniałe dzisiejsze spotkanie zorganizowane, tego struktura od suchości mumii do mokrej akwareli. Tutaj widzę mokrej akwareli. Ja tu bym chciał poprosić również naszych kolegów malarzy, bo my tak za dużo o tej solo architektury jesteście związani. Chciałbym tych prawdziwych, w cudzysłowie malarzy poprosić, żeby opowiedzieli o swojej pracy. Trzy lata temu i tak naprawdę jestem tutaj, to tu wkradza się, jak chodzi o tą akwarię.
banalne do malowania, czy do rysowania. Wierzcie mi, to są piękne dziewczyny, piękni mężczyźni i oczywiście je można też pięknie namalować. Ale jeżeli chcemy kolorystycznie wyrazić ciało kobiety, czy ciało mężczyzny, które jest powiedzmy troszkę starsze, to wtedy mamy niesamowite kolory. Naprawdę, wystarczy tylko sobie wyobrazić. Bo ja tylko powiem taką małą dygresję. Kiedyś tam zdarzyło mi się malować starszą, rysować właściwie, na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu starszą kobietę, która strasznie gadała. Kręciła się, gadała, chodziła różną głową, ale upła, znaczy, przepraszam, nie chodziła, tylko ruszała rękami, głową i tak dalej. Natomiast upła miała po prostu nieruszone. Była to zawodowa mowelka, która okazało się, podobno pozowała jako młoda dziewczyna, jako kosztę jeszcze. Wtedy, jak ja ją malowałam, miała 60 kilka lat. Bardzo dobrze wspominam to malowanie i te rysunki modela. Teraz byliśmy ostatnio w Kazimierzu, rysunek modela, młoda dziewczyna pozowała, ale wydaje mi się nawet, że w malowaniu modela jest jeszcze znacznie więcej rzeczy niż tylko samo ciało, które może pociągać. Tylko jedno. Podam ją Asi, żeby też opowiedziała o swoim malowaniu. Chcę powiedzieć tak technicznie, że w tym momencie, ponieważ chodzi o szybkość, chciałbym wam pokazać, jak jest wyrzutem, bo jest taki nadużywam puszczarki. Dawno temu narzuciłem to, bo czatem rozgania się plamy niepotrzebnie, po prostu są gazieki. Ale na papierze aż. O, bo zobaczcie, tutaj rozgania się niepotrzebnie plamy, nie? Tworzy się czatem. Ale na aż płonie bardzo fajnie farbę. Ja nie używam tu dużo tej wody, więc można szybciej to wytuszyć i ewentualnie zetrzeć gumę, żeby wam pokazać, jakie jest rezulty później końcowe. Tak się właśnie to dziwi, moi koledzy pytali, której gumy używam na plenerach. Najczęściej. Nie będę kontynuował tematu. Ja skończyłam akademię sztuki i na wydziale wzornictwa przemysłowego, ale wiele lat zajmowałam się architekturą wnętrz. Więc ja jestem pośrednio między Beatą, a tutaj kolegami. Więc droga moja była bardzo taka techniczna, dla kobiety dość trudna, bo wiele projektów, wiele nadzoru nad budowami. Wszystkie prace, które robiłam projektowe, to były projekty wnętrz, projekty mebli, które były wykonywane też w stolarniach, więc musiałam mieć bezpośredni kontakt i z wykonawcami takich mebli, z firmami, którzy odbierali to mebli. W pewnym momencie jakby w życiu już byłam tym bardzo zmęczona. Takie budowy są jednak na, bardziej na barki mężczyzn niż na kobietę. I droga do malarstwa była właśnie odskocznią i pozwoleniem sobie na coś takiego nieprecyzyjnego. Akwarela jest taką techniką, gdzie musimy się zgodzić na to, że ona żyje swoim życiem, że ona płynie, że my nie mamy kontroli nad nią. Tak jak przy projektowaniu musiałam uwzględnić każdy centymetr powierzchni. Stres był ogromny przed na przykład montażem mebli, czy one wejdą, czy się zmieszczą. W nocy nie spałam. Tak akwarela dała mi właśnie ten komfort i też właściwie taką przemianę w sobie musiałam dokonać, że nie jest to zaplanowane. Ja muszę uwzględnić jakby przybiór wody, która daje mi to, co daje. Też przeprowadziłam się na wieś, no to pod Warszawę. Mieszkałam też pod Warszawą, ale w większym troszeczkę mieście. I zaczęłam hodować pszczoły. Pszczoły to miód, a miód jest wykorzystywany od lat jako spoliwo w akwarelii. Więc dla mnie to było właśnie takie wolne życie z naturą, się pracował w plenerze z farbami, które są też z tym miodem, z gumą arabską właśnie. Ja sama mieszam pigmenty. Właśnie miód jest takim konserwantem dla pigmentu, a guma arabska daje też taką świetlistość, przejrzystość, bardziej kontrastowe są wtedy kolory. W moich obrazach właśnie jest to widoczne, że one jakby oddają taką większą głębię dzięki właśnie zastosowaniu starych technik. Nie używam tych nowoczesnych farb, teraz są
Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziliśmy, bo to już dość długo trwa. A teraz może macie Państwo jakieś pytania, może czegoś chcielibyście się od nas dowiedzieć, czy od poszczególnych artystów, czy od Krzysia, czy od Jacka, czy ode mnie, czy od wielu kolegów, którzy jeszcze tutaj nie zabrali głosu. No, bardzo proszę. Ja chciałem do kolorystyki ekipy dodać tylko, że ten niebieski kolor był bardzo ważny i oni stosowali w ekipie niebieski jako koloroterapii, czyli po prostu leczyste. Tam dochodzi, bo właśnie w pierwszych dygresji był czarny, żółty, żółty tak było, a później jeszcze niebieski. Natomiast bardzo dziękuję, że pan profesor za ten mumio brąz. Muszę to dołączyć gdzieś, prawda? Bardzo proszę, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania. Czy są odważni? Są. Naprawdę, jesteśmy tak, jakbyśmy przy stole. Wszyscy siedzieli, nie wiem, kawę pili, także nie ma co. Bardzo proszę. Ktoś chętnie, czy na razie? Tak? Witaj, już chciałem zapytać Cię, bo byłem świadkiem, jak wróciłeś z Wiednia, jak robiłeś piękne szkice i jak powstawały piękne rysunki w Sydney. I pamiętam, że kiedy pojechaliśmy w Bieszczady malować cerkiew. Pamiętam, jak powstawały Twoje pierwsze akwarele. Powiedz, co się od tego czasu zmieniło, jak Ty na to patrzysz po tylu latach, przez pryzmat tych wszystkich doświadczeń, bo kolejna akwarela właśnie w nasze życie coś nowego, prawda? Jakieś nowe doświadczenia, nowe przeżycia. Co się zmieniło w postrzeganiu? Pamiętam, to nasze trenery, nie tylko zresztą trener w Bieszczadach, ale trenery w Milanówku i nasze wspólne spotkanie i malowania, kiedy ja byłem początkującym asystentem i było mnóstwo wspaniałych studentów, którzy w ręku cię malowali i jeszcze niektóre z tych prac jeszcze u mnie pozostały. Co się zmieniło? Ja nie wiem tak naprawdę. Wiecie, ja czasem się zastanawiam się, jak wolno mnie malować, bo oczywiście się zmienia. Mam nadzieję, że może na lepsze. Zmieniam się, ale gdzieś w każdej fazie tego mojego życia coś było takiego, co już przeleciało i tego nie ma, gdzieś mi trochę żal. Czyli idę do przodu, zmieniam się, czy na lepsze, nie wiem. Jeszcze jest dużo przede mną, chciałbym powiedzieć, dlatego że bardzo bym chciał malować tak jak ludzi, ale mi się nie udaje. Ale może kiedyś, tylko muszę się bardzo postarać. Oczywiście troszeczkę żartuję. Wracam do tego twojego pytania. Myślę, że głębiej pojmuję to malowanie i coraz więcej widzę różnych nie tylko problemów, ale zadań stojących przed takim malowaniem. I bardzo bym chciał je pokonać. Ja tylko taką małą dygresję będę się starał. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, zrobić wreszcie doktorat z akwareli, bo zacząłem. I moja pani promotor, dziękuję bardzo, jeszcze jestem daleko. Moja pani promotor powiedziała mi: panie Ryszardzie, niech pan spróbuje namalować coś zupełnie innego. Nie to, co pan maluje normalnie, ma pan warsztat i tak dalej, a niech pan wejdzie w siebie i zupełnie spróbuje to zmienić. Ja staram się. To nie jest takie proste zmienić siebie i nagle zobaczyć siebie zupełnie z innej strony. Powiem wam szczerze, powiem też, że bardzo bym chciał tego dokonać. Nie chodzi mi o doktora, bo ja już jestem prawie emeryt, ale chodzi mi o to, żeby przeskoczyć trochę siebie. Może mi się uda, nie wiem, zobaczę. Chciałam zapytać, czy jeszcze na sali są panie archeolożki? Czy już poszły, wyszły? To chciałam coś zapytać, dlatego że kiedyś jak byłam w Paryżu, to jest związane z malarstwem i z mumiami. Kiedyś byłam w Paryżu i właśnie przewodnik opowiadał, że pewien baron we Francji w czasie rewolucji francuskiej, potem jeszcze w czasie napoleońskim, zrobił wielkie pieniądze właśnie na mumiach, które odkrył w tym czasie takim bałaganu, braku porządku, braku prawa, że w jakimś tam kościele w podziemiu leży mnóstwo szczyków, już takich
wędrówek po świecie, czyli Anglicy wędrowali na nowy świat i jedyną właśnie techniką, czy nie było aparatu fotograficznego, jedyną techniką, którą mogli ilustrować rośliny, faunę i florę, to było kiełko i akwarium. I robili to i przyrodnicy, robili to badacze, naukowcy, robili to architekci, były szkicowniki i w ten sposób byli to archeologowie. Szkoda, że pani nie ma, naprawdę. Piękne kobiety w powodzie, że to nie ma. Szanowni Państwo, a teraz chciałbym prosić wszystkich artystów, którzy zabierali głos, artystów, którzy brali udział w tej wystawie zbiorowej, bo ja chcę tu powiedzieć jedną rzecz, że my robimy coś takiego, co się nazywa Forum Humanum Mazurkas. W tej imprezie towarzyszy wystawa zbiorowa lub indywidualna, malarska, ale później ta wystawa zostaje u nas przez miesiąc czy półtora do czasu następnej wystawy. I wtedy ona jest u nas, w tych naszych wnętrzach. A u nas się codziennie dzieją imprezy po 400-500 osób. I ja widzę, jak ci ludzie wychodzą z konferencji i skupiają się przy tych obrazach. To jest naprawdę takie uczucie, które powoduje, że jestem usatysfakcjonowany, że jestem szczęśliwy, że ta sztuka dochodzi do tych ludzi, że oni się tym interesują. Gorzej z kupowaniem, ale interesują się tym, skupia ta sztuka ludzi, którzy są młodzi, którzy przyjeżdżają tutaj. To jest ta młoda inteligencja polska, której ta sztuka już zostaje na stałe. To jest nasza wielka, ale myślę, artystów, wielka, wielka satysfakcja. Zapraszam teraz wszystkich tych akwarelistów. Dowiedzieliśmy się fantastycznych rzeczy. Na pewno już Państwo mają w swoich umysłach, w swoich głowach, w swoich sercach te wszystkie przemyślenia, ale oni by mogli mówić o tym bardzo długo, a niemniej zaszczepili na pewno taką miłość, taką fascynację do tego, co się nazywa tą sztuką akwarelistów. Ja byłem studentem, bardzo długo zresztą, bo i na SGGW, i na uniwersytecie później, i pracowałem cały czas, zawsze miałem pieniądze. Nie wiem, jak to się działo, ale pracowałem od 5 rano we wszystkich spółdzielniach studenckich. Myłem okna we wszystkich ministerstwach, we wszystkich instytucjach. I nie wiedziałem, że można tak łatwo zarobić i pozować. Być modelem. I jeszcze teraz, a szczególnie teraz, proszę Państwa, staję przed lustrem i patrz. I to jest wspaniałe. A nie wiesz, że ciebie nie próbować, tak? A nie pan przed lustrem. Kiwi, kiwiski.
Zapraszamy zawsze Państwa z wnukami, z